MMA Śląskim Okiem, odcinek 9. Dzisiaj śląską ekipę reprezentuję wraz z Tomaszem Juruszką. Siemanko. A nasz skład dzisiaj zasilił gość z Grudziądza, współzałożyciel portalu IndyCage.pl, Michał Malinowski. Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich. Dziewięć odcinków zajęło Ci dotarcie tutaj do nas, ale Tak, cieszymy się, że do zaś. MMA po śląsku. MMA Śląskim Okiem. Cieszymy się, A, że po śląsku. zaszczyciłeś swoją osobą nasz podcast. Ja przede wszystkim, jak mogę zacząć, to tak. Bardzo dziękuję za piękne życzenia ostatnio. Mega mi się podobało. Także serdecznie dziękuję. Druga sprawa, ostatni wasz podcast, no powiem wam, że najlepszy. Te ostatnie 40 minut mega mi się podobało. Także tam przelewy, jak coś, to poszły w razie czego już. Czekaj, czekaj, o czymśmy gadali Mówicie, przed. że wojowników. Aha, dobra, dobra. Ale wszystko. Piękny podcast. Możecie tak ze 3 godziny nagrać, ja nie mam problemu, będę słuchał na pewno. Aha, ale to, a ty miałeś czas odsłuchać ten podcast nasz w ogóle? Miałem, słuchałem całego. Zawsze słucham waszych podcastów, zawsze. No ale tam Każdy jest, słucha. wiesz, zdradziłeś, że miałeś ciężki weekend, nie? Więc myślałem, że może nie miałeś czasu albo coś. Miałem ciężki weekend, ale na drugi podcast w Polsce zawsze znajdę czas. A nie wiem, czy słuchałeś wczorajszej transmisji live MMA Tonight. Słuchałeś? Nie słuchałem, bo jak mnie nie ma, to tam jest lipa, także. No bo No. tam Mariusz już sieje propagandę i tłumaczy fanom, że jeżeli będzie 100 lajków pod podcastem, to nie będzie ciebie w następnych odcinkach. I Ten chłopak. trener Tomasz skomentował, że Michał Malinowski jest już w MMA Śląskim Okiem. No w sumie jest, ale zauważyłem jedną niedobrą rzecz, bo tak, dwa podcasty temu, przedostatni ten live, to był wtedy Malina, no to toczyło się wszystko normalnym rytmem, teraz nie było Maliny, weszła za niego Martyna i dopóki byli goście, wszystko szło normalnie, ale jak się skończyli goście, zaczął rozmawiać tylko Mariusz z Martyną, jaki pantofel, co tam się działo, co ona z nim zrobiła. No Mariusz, jesteś pantoflem, tyle ci powiem. Oj, bardzo, bardzo, tak. No a podsumowując, że beze mnie MMA Tonight, ten prosty chłopak z Pragi beze mnie nie istnieje i powiedzmy sobie wprost, ja go stworzyłem, gdyby nie ja, to jego by nie było. Także niech nie gada głupot. Dobra, zostawiamy te sprawy między podcastami i nawiązując właściwie do wczorajszego live'a MMA Tonight. Był gościem Paweł Jóźwiak i wiadomo, Fen tą galę, którą teraz organizuje pierwszą po zniesieniu tych obostrzeń, zamierza zrobić pay-per-view. To już o tym rozmawialiśmy. Nie wiem, Michał, ty wykupisz pay-per-view za 40 zł dla Fenu? Znaczy, oczywiście, że wykupię, tak. Ja ogólnie, oczywiście tą informacja gdzieś do mnie dotarła, wiem o co chodzi, wiem ile planują sprzedać, ale ja wykupię, ale ja ogólnie mam pewną taką, nie wiem, teorię, bo wiadomo, że my w tej branży, no my wszyscy wykupimy to pay-per-view, jesteśmy złaknieni MMA, MMA na najwyższym poziomie, Fen takie walki dostarcza, więc na pewno obejrzymy, bo po prostu nie ma produktu dla nas, więc my na pewno to wykupimy, ale czy branża pociągnie tą sprzedaż, to ja nie sądzę, bo według mnie ta branża nasza dzieli się na trochę, wiadomo, zawodnicy, dziennikarze, my wszyscy wykupimy, to jest oczywiste, ale ci kibice to są dla mnie dwie kategorie kibiców. Jest kibic premium, taki odbiorca nasz, taki odbiorca, który słucha tego podcastu. Oczywiście, że on wykupi, bo to jest odbiorca, który interesuje się każdy news, wszystko, każdy o zawodnika, zestawienia, który łaknie wszystkiego. I taki kibic oczywiście, że wykupi to, no bo się tym jara sportem, żyje tym sportem. Ale kibic taki, który, nie wiem, ogląda KSW, ogląda MMA w otwartym Polsacie, gdy jest jakiś tam Fen, Babylon, jakieś UFC, gdy walczy Polak typu Aśka, Janek. Nie kibic, który nie wie, co to jest MMA, bo wie, co to jest MMA, ale nie jara go to na tyle, żeby codziennie spędzać kilka godzin na czytaniu newsów, oglądaniu wywiadów. Ten fan, który jest też w branży, on nie wykupi tego pay-per-view, na pewno nie. Ten drugi fan, którego podejrzewam, że jest o 10-krotnie mniej, ten fan wykupi. Także czy ta sprzedaż około 20 tysięcy, o których jest mowa, będzie? Niestety nie sądzę, bo wydaje mi się, że tych fanów premium, w cudzysłowie, o których wspomniałem, nie jest aż tak dużo. Nie jest aż nas aż tak dużo i to niestety jest bardzo złe, bo ja bym chciał, żeby ta tendencja była zdecydowanie odwrotna. No, trzeba też wspomnieć, że no, karta walk nie będzie
najlepsza. Wiadomo, że FEM będzie się starał odtworzyć to, co miało być pierwotnie planowane na tą galę. No ale jednak sam prezes powiedział, że dla Szymona Bajora jest bardzo ciężko znaleźć przeciwnika w Polsce. Więc no, nie spodziewałbym się tutaj super zawodnika. Jedyne nazwisko, które przychodzi mi na myśl, to mógłby być Łukasz Brzeski, ale wydaje mi się, że to starcie Tomek Babiloński i Paweł Jóźwiak planowali jako drugie starcie tych mistrzów, tak jak w przypadku Daniela Rutkowskiego i Adriana Zielińskiego, więc prędzej spodziewam się Łukasza Brzeskiego na Babilonie niż na Fenie. No a tak dokładnie też wspomniał prezes o tym, że przecież można tą galę wykupić w grupach, można zrobić zrzutkę i tak dalej. No to przypuśćmy zrzutka po 10 zł, czterech kolegów, ale to wciąż jest jedna subskrypcja. Cztery osoby na jedną subskrypcję, więc też uważam, że będzie ciężko zrobić te 20 tysięcy. Tomek? No 20 tysięcy to jest bardzo optymistyczny scenariusz. No ja też niestety, tak jak wy, jestem pesymistą w stosunku co do tego. Malina ładnie podsumował te grupy fanów. Ja bym powiedział, że tak, no tak jak obserwuję to MMA już tu nasze polskie od pewnie kilkunastu lat, to bardzo mocno się rozwija to ta grupa tych fanów takich rozumnych, takich tych właśnie, którzy nie dość, że oglądają, kibicują porządnie, rozumieją przepisy, wiedzą co to jest parter, wiedzą o co chodzi ta gra w parterze. Ta grupa się bardzo zwiększa, nawet ona się tak mocno zwiększyła no, w ciągu ostatnich kilku lat, bardzo mocno to poszło do przodu. Zresztą nawet widać w waszej grupie facebookowej MMA Polska i Świat, tam już jest prawie 30 tysięcy użytkowników zdaje się, nie? Ponad 30. Chyba nie, bo ostatnio Mariusz miał ten pomysł, że, aha, tak, żeby zrobić elitarną grupę, ograniczyć to do 30 tysięcy i nowych przyjmować tylko jak któryś wyleci za na przykład złe zachowanie z tej grupy, ale to już chwaląc to, że to jest najlepsza grupa taka na Facebooku właśnie, to ona ma już 30 tysięcy użytkowników. Wiadomo, że tam nie wszyscy się cały czas udzielają, ale to są tacy użytkownicy, mam wrażenie, którzy to już dobrze rozumieją i z nich może wyrosnąć taki ten właśnie rdzeń tych fanów, którzy będą w stanie wykupować takie pay-per-view. No oczywiście, no, żeby 20 tysięcy wykupić, no to tam musiałby prawie każdy to wykupić, a wiadomo, że to się będzie oglądał grupami, ktoś tam nie wykupi, bo to, bo tamto. Także no niestety jestem pesymistą co do tych 20 tysięcy, ale uważam, że w stosunku do tych lat poprzednich, nawet jeszcze tam parę lat dosłownie do tyłu, to teraz tych subskrypcji jest szansa, żeby było wykupione no znacząco więcej niż kiedyś. I to, co rozmawialiśmy chyba dwa podcasty do tyłu, no każdy taki kryzys przynosi jakieś zmiany, przyspiesza zmiany, które miałyby nastąpić. No ja tak właśnie uważam, że to będzie pewnie jedna z tych zmian, że zwiększy się ten udział taki właśnie ten internetowy pay-per-view, taki właśnie tych gal, może więcej gal studyjnych. Wtedy zapomniałem wtedy, że KSW już organizowało kiedyś galę studyjną, to mi się później dopiero przypomniało. Tak, Life in Studio KSW. Tak, tak. I przednarodowym. Tak, i zarzucili to, no ale teraz znowu może tego wrócą i teraz może już przyjęcie będzie inne. Wtedy to przyjęcie nie było najlepsze, a teraz, kiedy tej publiczności jest takiej coraz więcej, no to może będzie to w dobrą stronę szło. Chociaż oczywiście no uważam, że FEN jeszcze tych 20 tysięcy nie zrobi. Chociaż bardzo bym im tego oczywiście życzył. Zachęcam wszystkich, żeby oglądać, zabierać się właśnie we dwóch, trzech, czy tam po ilu, kupić sobie piwo w sklepie, chipsy, czy tam co kto lubi, pooglądać, pokibicować. No chciałbym bardzo, no ale jeszcze nie teraz, ale no zobaczymy, co to wyjdzie. No duży brak też Daniela Rutkowskiego i Adriana Zielińskiego na tej karcie walk. Adrian Zieliński jest gotowy. Daniel Rutkowski powiedział, że nie zamierza walczyć. On odbył obóz przygotowawczy. Wydał na to kupę pieniędzy, ale też zamierza odpocząć. Nie chciał przeciągać formy w nieskończoność. Był przygotowany na tą pierwszą galę. Potem gdzieś ona była planowana na bodajże 4 kwietnia. On wciąż podtrzymywał tą formę. W końcu do gali nie doszło. Czy wy uważacie, że Daniel słusznie robi, nie biorąc teraz tej walki, nie broniąc tego pasa Fenu, tak wchodząc do skoku, czy uważacie to za nieprofesjonalne? Znaczy, jeśli ja mogę zabrać pierwszy głos, no uważam, że to jest wybór zawodnika po prostu. Ja nie mam z tym problemu. No, podjął taką decyzję, ja rozumiem akurat zawodnika, że podjął taką, a nie inną decyzję.
No, jeśli chce odpocząć. Pamiętajmy też, że on miał mocne tempo narzucone Lutek. On walczył naprawdę bardzo, bardzo dużo w zeszłym roku. Także dla mnie nie stanowi problemu jakaś tam dłuższa przerwa. Tym bardziej, że teraz to wszystko będzie takie klecone na szybko. To on też ma dużo do stracenia, bo wiadomo, że forma jest jaka jest. Na pewno nie jest w szczytowym momencie swojej kariery w tej chwili właśnie przez to, że nawet treningi są wstrzymane. I ten okres przygotowania do walki na pewno będzie niepełny. Będzie dużo ograniczeń, obostrzeń. Więc ja akurat rozumiem każdego zawodnika, który nie będzie chciał teraz walczyć, bo na pewno nie będzie w formie życia. Także jeśli ktoś ma dużo do stracenia, a Lutek wydaje się, że ma dużo do stracenia, no to po prostu nie będą brać zawodnicy takich dużych walk, które mogą więcej stracić, aniżeli zyskać. Tomek, ty jak uważasz decyzję Daniela za słuszną? No nic dodać, nic ująć. No tak jak powiedział Malina, no Rutek najlepiej wie, w jakiej on tam jest formie. On to już, no, on nie walczy o szansę, żeby zdobyć jakiś tam pas, żeby się pokazać. On już się pokazał, on ma pas. No i teraz głupio by było ten pas tak stracić, no bo akurat będzie już w tej formie taki, już będzie przemęczony. Trafi kogoś, kto akurat się wstrzeli z formą, jeszcze jakoś głupio ten pas straci. No to nie jest zawodnik, który by tam ogólnie tam unikał jakichś walk, więc to mu nie można zarzucić. No a że teraz się po prostu zrobił ciężki obóz, przygotował się, czuje, że jest przetrenowany, chce odpocząć, żeby nie ryzykować kontuzją. Też go rozumiem, jego prawo. To jest czas teraz dla takich zawodników, którzy jeszcze się gdzieś tam nie wybili, jeszcze się nie pokazali. Teraz mogą pokazać, że mają właśnie, te, mają te cojones, mogą wyskoczyć. Jeżeli się zepną, jeżeli zrobią tą formę, to być może teraz właśnie zobaczymy w jakiejś takiej mało rozreklamowanej walce jakiś zawodnik, którego wielu ludzi nie kojarzy, może teraz się rewelacyjnie pokaże i tak się zacznie jego kariera. Fajnie by było. Natomiast, że właśnie ktoś, kto się szykował, długo trzymał tą formę, no nie chce jej przedłużać w nieskończoność. No tak jak powiedział Malina, nie da się po prostu utrzymywać tego w nieskończoność. No chce chłopak odpocząć, no jego prawo, ja go rozumiem. A nie obawiacie się, w sensie obawiacie. Czy uważacie, że po tych galach, których teraz będziemy mieli przesyt w sumie, bo i KSW, i Feni Babilon gdzieś w jednym okresie, po przegranych walkach zawodnicy będą wychodzili do wywiadów, czy gdzieś tam po walkach w mediach społecznościowych będą się tłumaczyć tym, że przegrali, bo nie mieli gdzie trenować? No na pewno tak będzie, ale czy nie mieliby racji? No ma, jeśli tak wyszedłby ten zawodnik A i to powiedział, no to miałby rację. Bo to jest tłumaczenie, no wziąłem walkę oczywiście, ale przygotowania były takie, a nie inne. Wiadomo, że zawodnicy różnie się tłumaczą, ale to akurat jest prawda, to zdecyduje naprawdę dzień tak naprawdę, forma dnia danego, bo żaden zawodnik nie będzie w szczycie swojej kariery, w szczycie swojej formy. Przygotowania będą naprawdę krótkie, będą mocno, mocno okrojone, więc każdy zawodnik będzie miał prawo tak powiedzieć i każdego takiego zawodnika ja na przykład będę rozumiał i okej, wziął walkę, mógł tego nie brać, można też tak powiedzieć, natomiast wziął walkę, zawalczył, ma prawo wybronić swojego zdania, powiedzieć coś takiego. Ja na przykład to rozumiem, ja to osobiście kupuję, nie miałbym z tym problemu, gdyby tak się stało, a na pewno tak się stanie, podejrzewam. No na pewno tak się stanie, a propos, rozmawialiśmy ostatnio o tych walkach w programie Tylko Jeden i tam się tam były te rozmowy o tej kondycji, że tam walczyli dwie rundy po 3 minuty i już w dogrywce byli kompletnie wypluci, sił nie mieli. Już pomijając to, że tak faktycznie, no tam te przygotowania w tym programie to były takie udawane bardziej, ale no samo to, że były te krótsze rundy, oni dawali po prostu z siebie więcej, szli, dawali wszystko, ogień na jedną kartę tak, stawiali tak. I ja bym na miejscu teraz zawodników, którzy nie będą tak idealnie przygotowani, pomyślał, żeby zrobić to samo. Nie mam kondycji na 3 rundy, no to co, robię piekło w pierwszej rundzie, albo urwę łeb, albo w drugiej rundzie wypluję płuca i będzie po mnie. Ale może być też w drugą stronę, mogą też być duże kalkulatory. Nie mam kondycji, nie mam siły na wymianę, to przeleżę. Tak, może dokładnie, na pewno tacy będą, ale się wygrana. Ale ja bym na miejscu tych zawodników, którzy jeszcze nie są tacy znani, wyszedł i powiedział na jedną kartę, wóz albo przewóz, albo niebo, albo piekło, albo mnie pokochają, albo nie. No i poszedłbym, dałbym z siebie wszystko, zrobił tą fajerwerki w pierwszej rundzie. Jeżeli ktoś przegra po pierwszej niesamowitej rundzie, w drugiej padnie, to też mu tego nikt nie będzie miał tak naprawdę za złe. A jeżeli ktoś przeleży, będzie się kleił, uciekał, jakieś fikołki robił,
jak no, nie przymierzając mamy w tamtej walce nieszczęsnej z Azizem, to potem to tylko sobie więcej krzywdy tym robi. A wyjść, zrobić niesamowitą jedną rundę, która będzie się nadawała na wszystkie highlighty i po prostu przegra polec w drugiej, no żaden wstyd, a będzie mógł powiedzieć, no nie mogłem się przygotować na 100%, więc dałem z siebie 200% w pierwszej rundzie, nie dało rady, trudno, albo dało radę, no to jestem królem i to jest szansa dla takich zawodników właśnie. Pięknie powiedziane, ja też chciałbym zaznaczyć wszystkim, którzy potem będą zalewać krytyką takich zawodników, to gdyby nie ci zawodnicy, którzy podejmują teraz rękawice do walki, to my nie mielibyśmy czego oglądać, bo to dzięki temu, że oni się zbierają i będą chcieli toczyć pojedynki. Ja wiem, że to też jest dla nich zastrzyk finansowy i tak dalej, ale generalnie gdyby nie to, że oni wezmą walkę, to nie byłoby żadnych gali i dalej byśmy mieli posłuchę w naszym świecie. Kolejna organizacja po Fenie to jest Babylon MMA i tutaj dla mnie trochę zagadka. Nie ma pay-per-view, nie ma kibiców. Będzie otwarty Polsat, to zrozumiałem. Rozumiem, że tam też głośnych nazwisk się nie możemy spodziewać, bo raczej no, nie miałoby to sensu z punktu widzenia finansowego, ale i tak ja dalej nie widzę sensu, gdzie Tomasz Babiloński zarobi na tej gali, bo wydaje mi się, że ciężko będzie wyciągnąć jakieś pieniążki z tego. Podejrzewam, że za organizacją Babylon MMA 13 musi stać grono sponsorów, którzy wyłożą pieniądze po prostu na tą galę. Nie wiem, Michał, ty znasz się bardziej na tych realiach organizowania takich eventów. Myślisz, że jest sens i Tomasz Babiloński będzie miał z tego jakiś zarobek? Oczywiście, no jeśli gala będzie w Polsacie, ale w Polsacie, nie w Polsacie Sport, czy w Polsacie Paznokcie, albo innych tych tam formatach, które robią na 6 osób, no to jeśli będzie otwarty Polsat, to myślę, że reklamodawcy się znajdą na takie coś, na taką galę. No to jest mega eksponowane jednak otwarty Polsat, wiadomo, że to będą godziny gdzieś, nie wiem, podejrzewam, że to będzie gdzieś Polsat Sport, na cała gala i tam 3 ostatnie walki, nie wiem, od 22 być może na żywo na Polsacie, jak zawsze ma to miejsce. Tam będzie tylko 6 pojedynków ogólnie. Więc może 6 pojedynków tylko tam będzie, więc może cała karta będzie w Polsacie. No być może, no Polsatowi też nie powinno zależeć, że jakieś wydarzeń na żywo w ogóle coś będzie, bo wszyscy się na to rzucą, no bo w tej chwili sportu w telewizji nie ma. Także no jeśli by 6 pojedynków, wydaje mi się, że spokojnie mogli to upchnąć. No dla reklamodawców to jest na pewno strzał i to jest, no to powinno przemawiać za kimś, kto chce reklamę sobie na otwartym Polsacie zrobić. Więc myślę, że tak, no. Zresztą Tomek Babiloński ma swoich stałych sponsorów, to jest gość, który robi już kilkadziesiąt eventów, bo bokserski gal, nie pamiętam ile, ale też masa, teraz Babilon już ponad 10 gal. Także wydaje mi się, że to się jakoś dopnie finansowo, no. Jeśli Polsat chce w to wejść i chcą to puścić na otwartym Polsacie, to ja bym się nie martwił akurat. I myślę, że każda organizacja FEN także mógłby taki iść tym śladem i to byłoby dla nich dużo, dużo lepsze. Nie wiem, czy po prostu Paweł Iwiak nie ma takiej siły przebicia u Mariana Kmity, jak to wygląda, bo według mnie to jest dużo, dużo lepsze rozwiązanie. No i znowu mam niewiele do dodania, muszę się zgodzić ze wszystkim. No i tak sądzę właśnie, że po prostu Tomek Babiloński jako bardzo doświadczony ten promotor, organizator gal bokserskich dogadał się z Polsatem, bo tak jak Michał powiedział, no to, że coś będzie w otwartym Polsacie, kryzys, nie kryzys, ludzie Polsat kochają, ludzie Polsat oglądają, reklamy w Polsacie, no to żyła złota dla Polsatu, a dla wszystkich sponsorów wiadomo, że pewnie część jakieś tam problemy swoje przeżywa, ale w kryzysie jest tak, że jeden traci, inny zarabia, a Tomek Babiloński na pewno tych sponsorów ma różnych i ma kogoś, kto mu tam w zamian za tą reklamę na otwartym Polsacie da tyle, że mu się te 6 walk zorganizowanych na pewno zwróci. Jaki będzie tam poziom sportowy, no to no jeszcze nie wiem, jaka ta rozpiska, ale może lepszy, może gorszy, ale no zawsze ten Babilon, tak nawet jak to czasami nie wyglądał na pierwszy rzut oka imponująco, to potem się okazywało, że tam bardzo fajne walki się toczyły na tym Babilonie zawsze, więc tam chociaż Tomek Babiloński pewnie się na MMA tak nie zna jak na boksie, to ktoś mu tam albo dobrze doradza, albo się już poznał, no bo zawsze tam było co oglądać, tak no jak się patrzy na ten poziom sportowy, no to nigdy złych walk nie było, jakieś fajne nazwiska tam zawsze wypływały, no będzie fajnie, będą ludzie to oglądali, no to sponsorzy będą zadowoleni i Tomek na swoje wyjdzie, czego mu życzę.
No teraz przy organizacji tej gali będzie mocno pomagał mu przy układaniu karty walk Artur Kwuść, który też w wczorajszym live MMA Tonight powiedział, że na tej gali na pewno nie wystąpi Paweł Pawlak, który miał tam drobne problemy zdrowotne, ale finalnie nie wystąpi, bo po prostu nie ma się gdzie przygotowywać. No, nie chce wyjść, to też walka o pas z Adrianem Błoszyńskim, nie chce wyjść do walki nieprzygotowany. Dzisiaj Adrian Błoszyński poinformował, że zamiast walki w MMA stoczy u Tomka Babilońskiego walkę w boksie z jakimś tam niepokonanym, nie pamiętam nazwiska, zawodnikiem. I tutaj moje pytanie do Tomka, czy ty uważasz, że taka walka jest podyktowana tym, że Błeszyński nie chce toczyć pojedynku z innym zawodnikiem MMA, że czeka na Pawlaka w tej rewanżowej walce o pas i dlatego ta walka bokserska? No ja się bardzo zdziwiłem, jak usłyszałem o tym, że Błechu pójdzie do boksu. Fakt, że on ma ten background bokserski, bo on się z boksu wywodzi, ale gdzieś tam te swoje ostatnie walki bokserskie to z 10 lat temu toczył, jak nie 9? Wiem, i to 9, były tak? Według portalu bokserskiego podobnego do Sherdoga, odpowiednika takiego, ma rekord 0-2 na zawodowych ringach. No to jeszcze amatorsko coś walczył, bo tam to ten nasz bok zawodowy, to tam zakryjmy to milczeniem, ale no, Błechu tam ten swój background bokserski jakiś tam ma, potrafi tam się bić na pięści, no ale teraz trenował głównie pod MMA, no i boks MMA, a boks to są dwie różne bajki. Jeszcze jak dostanie jakiegoś solidnego, mocnego zawodnika, no to lipa. Ja przypuszczam, że to bardziej kwestia finansowa. No, on chce walczyć z Pawlakiem, Pawlak problemy zdrowotne i tamto przygotowania, nie podejmie teraz rękawicy. Zresztą Paweł, dla niego dużo zdrowia, mam nadzieję, że Plastinio tam wróci w dobrej formie, mega go lubię, no a teraz faktycznie jakieś problemy ze zdrowiem były. No a Błechu teraz będzie się na szybko szykował pod walkę bokserską, ale to jest zupełnie co innego. Błechu zrobił duże postępy, jeżeli chodzi o MMA ostatnio. Tak, chłopaki, co tam na treningach z nim mieli okazję trenować, to no, wszyscy mówią, że widać, że on rozwija się i w tym parterze, i w tych zapasach, i tą tak stójkę ma coraz bardziej taką MMA. No, zresztą było widać w tej walce, zremisował z Pawlakiem, no to już coś mówi. No i teraz nagle wraca do tego boksu. No jestem pewien, że przegra tą walkę bokserską. Nie wiem, na ile rund to będzie, jeżeli na więcej rund niż tam 3 czy tam 6, no to przegra to przed czasem na pewno. No tam 3 to wytrzyma, 6 to nie wiem, czy wytrzyma, a jak będzie 9-10 rund, no to po Błechu. No, przypuszczam, że po prostu Błechu jest takim rozpoznawalnym zawodnikiem, on jest tam kojarzony, ma, no, w mediach społecznościowych ma dużo tych swoich followerów, jest kojarzony tam z różnych rzeczy, taka charakterystyczna osoba, no to na pewno nakręci hype tam w tej walce bokserskiej. Pewnie ten jego przeciwnik też, nie wiem kto to jest, bo ja nie orientuję się w tym świadku bokserski specjalnie. Będzie miał teraz taką łatwiejszą walkę trochę, no nic Błechowi nie ujmując, ale Błechu to teraz zawodnik MMA, a nie bokser. Będzie miał ten bokser po prostu taką łatwiejszą walkę, a będzie mógł powiedzieć, że walczył z dobrym zawodnikiem MMA, z rozpoznawalnym, więc tam wielkich pretensji do niego nikt nie będzie miał. Bokser sobie odpocznie, Błechu sobie zarobi, też tam znowu będzie usłyszał o nim kibice tam z innego sportu, no i tak to będzie wyglądało. Michał, do ciebie pytanie, czy ty uważasz, że Artur Gwóźdź pomoże i zapewni nam ciekawą kartę na najbliższej gali Babilonu? Ja jestem wręcz o to spokojny. Artur Gwóźdź raz, że nawet gdy wypełnił to swoimi zawodnikami, których jest kilkudziesięciu, to tam naprawdę w jego stajni jest wiele, wiele ciekawych nazwisk i myślę, że spokojnie można by zapewnić taką rozpiskę na bardzo wysokim poziomie. No chociażby Andrzej Grzebyk, który jest wolnym zawodnikiem w tej chwili. Wydaje mi się, że taka jedna walka na Babilonie, Artur mógłby spokojnie z Tomkiem Babilońskim dogadać się na jeden pojedynek i zobaczylibyśmy taki pojedynek, nie wiem, Andrzej Grzebyk, Kamil Oniszczuk na przykład. Wydaje mi się, że każdy chciałby to zobaczyć, zwłaszcza po tych ich starciach medialnych, przepychankach. Jest wiele takich zestawień. Wydaje mi się, że na spokojnie, naprawdę bardzo, bardzo spokojnie będzie to dobra rozpiska. Myślę, że to będzie lepsza rozpiska nawet niż niektóre, które widzieliśmy wcześniej na galach Babilonu. Fajnie wspomniałeś teraz o Andrzeju Grzebyku, że jest już wolnym zawodnikiem i tutaj wiadomo, jaki jest cel Andrzeja. Była tam propozycja z Contender Series, ale w 84 oni tego nie wzięli. Gdzieś tam celują w T77 w UFC.
No ale raczej teraz do UFC się nie dostanie. Jest ciężko tym zawodnikom od 7-7 w dół, plus ta pandemia. Może jak UFC gdzieś tam poleci sobie dwutorowo, że będzie organizować galę dla zawodników ze Stanów w Stanach, a dla zawodników z Europy w Europie, bo też tam gdzieś są takie pomysły, to może wtedy gdzieś zrobi się furtka dla naszych zawodników. Ale mówił nawet Artur Gwóźdź, że Andrzej Grzebyk, były tam rozmowy z KSW. Ja uważam, że nie dojdzie do walki w KSW i tak jak Michał tutaj celnie powiedział, że może to być starcie na Babilonie, aczkolwiek nie wiem, czy na tym teraz najbliższym. A prędzej spodziewałbym się nawet gdzieś Andrzeja w organizacji Oktagon po zniesieniu obostrzeń. Wydaje mi się, że będą celowali tak, żeby się gdzieś pokazać. Oktagon jest teraz prężnie działającą organizacją i że w tą stronę będą chcieli szukać wyjścia do UFC. Tomek, ty jak uważasz, gdzie zobaczymy Andrzeja w najbliższym czasie? No zdziwiłbym się i ucieszył, gdyby to teraz zawalczył na tym Babilonie właśnie. Wątpię w to bardzo. Andrzej Grzebek musi sobie teraz znaleźć walkę taką pewniaka w cudzysłowie, czyli kogoś, no wiadomo, nie może to być jakiś absolutny kelner, ale też nie może przesadzać i za dużych wyzwań brać, bo jeżeli jego celem jest UFC, no to on teraz musi troszeczkę pokalkulować. Teraz no, musi teraz sobie wygrać następną walkę, bo tak powiedziałeś, 7-7 niższe teraz do UFC mają ciężko, a jeszcze jest teraz ten okres, że granice pozamykane, to się wszystko będzie przesuwało, no a musi być aktywny, więc jeżeli mu znajdą jakiegoś przeciwnika takiego, co będzie pasowało na tą galę, no to pomógłby zawalczyć i teraz, ale no ciężko mi sobie wymyślić, kogo by teraz takiego mogli mieć. Tam Malina powiedział, że Oniszczuk byłby fajnym przeciwnikiem dla niego, a kojarzycie, czy Oniszczuk ma w tej chwili z kimś kontrakt? ACA miał wystąpić na tej odwołanej gali na Torwarze, która jest podobno przesunięta na 31 lipca. No, dlatego właśnie, no to nie zawalczyć z Oniszczukiem. To byłaby ciekawa walka swoją drogą, trochę wcześniej. Znaczy, wiecie co, ja myślę, że gdyby ACA akurat to jest organizacja, która nie blokuje zawodników. Myślę, że gdyby Oniszczuk wystąpił z prośbą o jedną walkę, termin by był, gdyby nie uszykowany, powiedzmy, na tego lipca, bo z tego co ja słyszałem, ta gala ACA ma być przeniesiona, ale nie wszyscy, pierwotna ta karta ma być nie zachowana, tylko ma być jakieś zmiany. Z tego co ja gdzieś tam nieoficjalnie słyszałem, ale nie wiem jak to się ma do informacji prasowych oficjalnych. Dlatego też myślę, że gdyby Oniszczuk nie był uwzględniany na tej lipcowej karcie, no to myślę, że Baisango zgodziłby się na to, żeby był taki jeden wyskok poza organizację w cudzysłowie na walkę w Babilonie właśnie z Grzebykiem. No wartość też zdecydowanie większa wtedy byłaby Oniszczuka, gdyby taką walkę wygrał. Wtedy w ACA od razu w debiucie, no wydaje mi się, że zawodnik, który wygrał z Andrzejem Grzybykiem, podwójnym mistrzem Fenu, no to już robi różnicę i to zdecydowanie dużo zyskuje w tym ACA. Ale jaki krok wstecz w tym wypadku dla Andrzeja Grzybyka, gdyby przegrał walkę z Kamilem Oniszczukiem. Sama walka taka polsko-polska wydaje mi się bardzo fajna. No ja bym chciał na przykład zobaczyć taki pojedynek. Chciałbym też zobaczyć na przykład wspomnianego Pawła Pawlaka też z Andrzejem Grzybykiem. No jest dużo takich naprawdę zestawień, gdzie Grzebyk miałby nie aż tak łatwo, oczywiście byłby faworytem, ale nie miałby tak łatwo. Ja w idealnym świecie to chciałbym go zobaczyć z Danielem Skibińskim i wtedy mielibyśmy jasność, który może iść do UFC. A ja tak wrócę do tego, czy by go puściło ACA, czy go by puściło, czy nie. No, ma być ta gala w lipcu, przesunięta ta ACA. No i faktycznie na pewno będą zmiany. Teraz pytanie, czy oni Szczuka planują zostawić, czy nie. Jeżeli planują go zostawić, to by go oczywiście nie puścili. No ja wiem, bo jeden z moich zawodników też miał walczyć na tej gali. Wojtek Akodobuliński w wadze ciężkiej miał tam się zmierzyć. No i teraz no, my właściwie czekamy, czy jego przeciwnik Greg będzie chciał walczyć w tym lipcu, czy nie, bo gdyby się okazało, że nie chce walczyć w lipcu i Wojtek jest wolny, to można by nawet Wojtka wsadzić do walki z Bajorem, nie? No już by była fajna walka, no ale my nie wiemy, czy ACA go tam zwolni, nie zwolni, więc na wszelki wypadek będziemy się trzymali, bo ta walka się może jednak odbyć. No i teraz pytanie, to chyba tylko Oniszczuk wie, albo on i też nie wie jeszcze, co z tą jego walką, no bo ACA się na pewno jest gotowy na zmiany, ale sami pewnie jeszcze nie wiedzą, jak tą kartę uda im się poskładać. Tak przypuszczam, że tak to wygląda per analogia do mojego zawodnika. Oniszczuka w ogóle, no
to jest fajny zawodnik, tak, 7-0 rekord, niepokonany, 7 walk, dużo, niedużo, no w porównaniu z takim Grzybykiem się wydaje mało doświadczony, ale no naprawdę no chłopak no i ze świetnego klubu, z tym świetnym backgroundem, te jego warunki to w ogóle no nie są zapaśnicze warunki, 1,90 m wzrostu, walczy w 77, a te zapasy ma przemocarne, tą stójkę też ma taką niewygodną, no mega zawodnik, ciekawy, naprawdę no... No jestem ciekaw, jakby właśnie wyglądała ta jego walka chociażby z Grzebykiem, który ma ten swój taki niesamowity ten styl strajkerski, fajny dystans ucieczki do stójki, nie? Z takim zapaśnikiem, który też umie bić. No jarałbym się taką walką mega. Tak samo Pawlaka bym zobaczył z nim, tylko no Pawlak niech sobie załatwi te sprawy ze zdrowiem, niech ogarnie, niech przygotuje wszystko i wtedy. A teraz no Oniszczuk to taki mega cenny kąsek. No jestem ciekaw, jak co z tą jego walką na ICA. No jeżeli wypadła, to go pewnie by puścili, tak jak Michał powiedział, no ale jeśli nie wypadła, to go będą na pewno trzymali na ten lipiec. Ja myślę, że ten lipiec to też nie jest jeszcze taka sztywna data i oni są uzależnieni od otwarcia granic, bo że ICA nie zrobi karty polsko-polskiej, tylko oni będą celowali w zagranicznych zawodników, tak jak ty wspomniałeś, Tomek, dla twojego zawodnika rywal jest z Grecji, więc przyjazd, jeżeli tego nie zniosą, to przyjazd do Polski wiąże się z dwutygodniową kwarantanną, więc musieliby go zamknąć w jakimś gymie, gdzie będzie sobie trenował. A co do Oniszczuka, ja słyszałem, że... bo były głosy, kiedy podpisał Kamil Oniszczuk kontrakt z ACA, że przyjdzie za Pachior z Dagestanu, obali i będzie po Oniszczuku. Ja słyszałem z dobrych źródeł, że Kamil Oniszczuk ma fenomenalne defensywne zapasy i jest bardzo ciężko go położyć na plecach. I jestem ciekawy jego formy w ACA właśnie z jakimś większym nazwiskiem, bo w ostatniej walce pokonał bodajże Kadena Martinsa. No to nie jest wybitny zawodnik, groźny z pleców, ale gdzieś tam dobrze, on przegrał jeszcze nawet chyba przez kontuzję, więc tam nie było... Odnośnie Oniszczuka, z tego co ja wiem, to jest gość, który na sparingach robi z wagą ciężką. Samemu ważą 90 kilo, także tyle do powiedzenia na ten temat. No, jest na pewno mega mocny. Może ta walka z Kadeną niewiele pokazała rzeczywiście, ale wcześniej zawalczył z Saidem. Tak. I ta walka dużo pokazała. Said, który wtedy reprezentował Rzeszów. Niepokonany teraz... Proszę? Też był wtedy Said niepokonany. Tak, też był niepokonany. Też ma świetne zapasy naprawdę. I on jest podobny bardzo stylowo do zawodników z ACA właśnie. Jest taki niewysoki, nawet brodę ma, tak wygląda właśnie, taki czeczeński style ma. Ma ten taki właśnie styl, taki agresywny, te zapasy mocne, mocarne wejścia, tą kontrolę w parterze, tam też bije fajnie na glebie, no, także fajny, porządny zawodnik, no i go ładnie Oniszczuk wypunktował, no i pokazał właśnie te obrony przed prowadzeniami, to trzymanie dystansu, no wyłączył całkowicie tam te możliwości Saida. No w ACA bardzo często widzimy, że no tam jest, jak się porówna zawodników z UFC i z ACA, to widzimy, że w każdej kategorii wagowej, przypuszczam, jakby zmierzyć średnią wzrostu zawodników, to dużo niższa będzie w ACA. Tam zawodnicy, no jak tak wychodzi, tam zawodnik, dajmy na to w 7,7, to nie ma 1,80 m, tylko ma 1,70 m, nie? No to jest taka charakterystyczna cecha. Oni tam są tak niżsi. No wiadomo, że... Szybciej do nóg wtedy można zejść. Dokładnie, tak. To takie typowe zapasiory na typowy zapasior. To nie jest tak jak Oniszczuk. Oniszczuk jest nietypowym zapaśnikiem ze swoimi warunkami, a no właśnie taki Said to jest typowy zapaśnik z wyglądu. Niski, właśnie może dojść do tych nóg, taki zrywny, jak taka byczułka leci jak taran w te nogi. No ale z kolei taki wysoki jak Oniszczuk, tak jak powiedzieliście, rewelacyjne warunki do obrony ma, bo trzeba przejść te jego ręce, trzeba zejść nisko, rzucić się w te nogi. Nogi długie, jak on zesprauluje, tu już się musisz rozciągnąć mocno, żeby dociągnąć się do nich. I jak taki umie mocno biodrami pracować, a Oniszczuk na pewno potrafi, no to jest mega, mega ciężko cokolwiek zrobić w tym momencie. No tak, no ja jestem ciekawy właśnie sprawdzianu z jakimś... zawodnikiem z wyższego topu, bo tu już wspomnieliśmy, że Kadena Martins to nie jest wybitny zawodnik, może inaczej, wybitny grappler, bo tych jego poddań trzeba się bać, umie wykręcić z niczego. Zresztą Łukasz Stanek się o tym przekonał na gali na wieczorze walk po wygranych dwóch rundach, już praktycznie wpadł w balachę, więc niebezpieczny zawodnik z pleców. No ale jednak Oniszczuka oglądałbym z lepszym wyzwaniem i z Grzebykiem na pewno biorę w ciemno tą walkę, chociaż wątpię, że ona się odbędzie teraz na Babilonie. Kolejna organizacja, która
która serwuje nam galę, to będzie organizacja KSW. Tutaj nie znamy jeszcze terminu. Maciej Kawulski wspominał, że mogą być to dwie gale w jeden weekend, czyli podejrzewam piątek, sobota, może sobota, niedziela. Rozumiem, że opcja pay-per-view wtedy też będzie trochę tańsza chyba w tym wypadku, bo w pakiecie, albo w jednym pakiecie dwie gale, bo nie sądzę, żeby ktoś był w stanie dać 80 zł za dwie gale KSW w ciągu jednego weekendu. Ale zostawiając to, bo jeszcze nie znamy żadnych nazwisk, głośno w KSW teraz jest na linii Mamet Kalidow, Scott Askam i Tomasz Narkun. Scott dzieli i rządzi, z kim chce walczyć. Mamet mówi, że jemu się należy. Tomek mówi, że jemu się należy, a ja jestem ciekaw, jakiego wy jesteście zdania, z kim powinien się zmierzyć Scott Askam obecnie. Tomek? Scott Askam, on teraz sobie tam kaprysi, grymasi, sapie, robi ten, ale on ma do tego święte prawo. Przyszedł sobie do KSW naszego, pozamiatał, ponokautował chłopaków, no tam Mameda to wygrał przez decyzję, ale no tak... Ale no, słusznie, no wygrał. No słusznie wygrał, także no po prostu przyszedł i posprzątał. A teraz dziwne, że se kaprysi i grymasi. No jego prawo, to tak popatrzy, no jest w tej wazy średniej. Kogo tam mógł, to pobił, ponokautował, z Mamedem na decyzję wygrał. No i teraz jakieś tam napinki do Narkuna, Narkuna do niego. No ja nie jestem fanem tego, żeby walczyli, właśnie tak, takie to pokazuje tylko słabość organizacji, że już nie ma kogo mu znaleźć tej średniej i trzeba go dawać do półciężkiej. Zresztą swoją drogą, ja bym się załamał, mamy ostatniego polskiego mistrza w KSW w półciężkiej, jakby przyszedł jeszcze zawodnik z wagi średniej, Angol, i mu zabrał, z całym szacunkiem do Anglików, i mu zabrał ten pas, mówię, oje, to byłaby no wstyd i hańba dla nas po prostu. No w co do, z Żyrafą nie będzie miał łatwo, jeśli do tej walki dojdzie, ja myślę, że raczej nie dojdzie. I teraz, no kto dla niego? No szczerze mówiąc, ja bym Mameda, najlepiej by było chyba, moim zdaniem, gdyby Mamed zawalczył z Materlą w tej chwili. Mamed jest po tych porażkach, co prawda dwie z tych porażek, z tych trzech porażek ostatnich, no to ma wadze półciężkiej, wyższej. Ale no, on, jemu by się przydało jakieś odbicie. Materla jest po jednej porażce, no, ale z tym samym zawodnikiem, z którym przegrał Mamed. Materla, no, wygrano z Mamedem, no to dla niego to byłaby taka osobista zemsta za tą, no, sromotną porażkę, gdzie tam dostał to latające kolano, nie pokazał nic w tej walce, no, nawet wtedy lekko faworyzowałem Materlę w tej walce, tak powiedzmy 55-45, no, a tutaj Mamed po prostu, no, pokazał, no, coś pięknego, tornado tym kolanem, zerwał się, dobił i tyle było z całego przygotowania Materli. No, Materla, no, powinien według mnie chcieć tego rewanżu, bo to bardzo dużo tak medialnie by mu dało, gdyby wygrał tą walkę z Mamedem. Jakby przegrał tą walkę z Mamedem, no to złe wiadomości dla niego bardzo. No z kolei dla Mameda fajna walka z Materlą, bo od tego czasu, kiedy wygrał z Materlą, to Materla też parę walk wygrał. Jedną przegrał, co prawda, z tym samym zawodnikiem, ostatnią walkę z tym samym, co i Mamed, ale jakby sobie to wyjaśnili między sobą, no to wtedy znowu któryś z nich mógłby próbować. No, który z nich Materla już dwa razy przegrał za Skamem, więc to do trzech razy sztuka może. No jakby tak zmiażdżył Mameda, go tam w pierwszej rundzie poskładał, poddał, znokautował cokolwiek, no to może by wtedy byłoby tak, że Materla przegrał dwa razy przed czasem za Skamem, Mamed przegrał raz decyzją za Skamem i gdyby Materla, no, znokautował, poddał Mameda. W ogóle co powiecie o drugiej walce Materli z Askamem? Jakie jest wasze wrażenie po tej walce? Bo pierwsza wiadomo, no, zrobił krok do tyłu, dostał kopa na wątrobę, wysrał wątrobę i było po walce. Ale co o drugiej walce powiecie? Ja byłem pełen podziwu dla tego, jak zachował się Scott z pleców, bo w momencie, kiedy Michał Materla go obalił, to ja spodziewałem się, że tam przejdzie do tego swojego słynnego krucyfiksa i że to już będzie ta płaszczyzna, w której on wygra. A Scott Askam nie gapa wcale. Te długie kończyny, te nogi zapinał tam dość wysoko i finalnie nie dał sobie zrobić większej krzywdy. Aczkolwiek do momentu tego nokautu wydaje mi się, że Michał Materla prowadził ten pojedynek. Co? No. Tymi obaleniami. Ważnie. Że pierwsza runda, że wygrywa w pierwszej rundzie, tak. Drugą nie. Drugą nie, do pierwszej rundy. Tak, pierwsza była jego, zgadza się. Takie moje odczucie na temat tego pojedynku. Ale spodziewałem się, że to będzie płaszczyzna, w której Michał sobie poradzi, a jednak Scott pokazał, że nie jest gapa. A Michał, jakie twoje odczucia były po tej drugiej walce? Psz,
całym szacunkiem i sympatią wielką, jaką darzę Michała Matele, to było jak zderzenie pociągu z osobówką dla mnie. No serio, tak. Ja po pierwszej walce było widocznie, było widać, że Askam ma sposób. Matele zawsze był dziurawy. Scott potrafi kapitalnie czytać walkę. Naprawdę dużo widzi, świetne IQ ringowe. Dużo widział. Pierwsza walka wyjaśniła. Druga walka dopełniła obraz tego. Oczywiście Matela miał te momenty swoje. Nie twierdzę, że nie. Natomiast no, Scott naprawdę, podejrzewam, że gdyby chciał zrobić to szybciej, zrobiłby to szybciej. Takie miałem wrażenie w tej drugiej walce. No, naprawdę, no i zdarzenie innych światów trochę. No, Michałowi odleciało już to MMA. Te wielkie. A wracając tutaj do tematu, jaki wy poruszyliście, czyli ta trójka, Mamet, Tomek i Scott. To według mnie tak, ja bym chciał tak właśnie, tak jak Tomek powiedział, że walka Matela-Khalidow, to jest proste, to jest zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że obaj są już, no Matela ma 36 lat, Mamet chyba 38 bądź 39, nie pamiętam dokładnie. No i obaj są już u schyłku swoich karier, no nie czarujmy się, nie będą już lepsi, żaden już nie będzie mistrzem, w mojej ocenie przynajmniej. I trzeba naprawdę zrobić wielkie walki, czerpać garściami z tych zawodników, a robiąc rewanż Matela-Khalidow 2, naprawdę pay-per-view sprzeda się fenomenalnie, sprzeda się świetnie. Według mnie sprzeda się lepiej niż Mamet kontra Askam 2. Zdecydowanie lepiej. Bo to jednak nazwiska takie jak Khalidow i Matela dalej budzą wielkie, wielkie emocje, a walki polsko-polskie zdecydowanie bardziej budzą emocje polskich kibiców niż starcie Polak kontra zawodnik z zagranicy. Także sprawę Mameda mamy rozwiązaną, walka z Matelą. Tomek Narkun ostatnio bronił pasa z Przemkiem Myślą. To było już dosyć dawno. Ja chcę, żeby Tomek wrócił do 9-3. Te jego wyzwania z innymi czempionami innych wag są fajne, ale jednak chciałbym, żeby skupił się na swojej kategorii wagowej. Jest Iwan Erslan, ma na razie rekord 1-0 w KSW, ale na horyzoncie nie ma innych rywali. Niech to będzie Iwan Erslan, niech Tomek wróci do tego 9-3, niech tam się bije, bo to jest jego kategoria wagowa, a ten wyskok nie się zdarza raz na kilka walk, a nie tak, że on toczy więcej walk poza swoją kategorią wagową niż w swojej kategorii wagowej. Lubię Tomka, świetnie się rozwija, ale niech zostanie w tym 9-3. Natomiast Scott Askam, no zapominamy o jednym z najnowszych nabytków KSW, ono wymagało Albert Durajew. To jest gość, który był mistrzem ACB bardzo, bardzo długo i dla mnie prywatnie nie stanowi to problemu, żeby on bez walki w KSW dostał walkę o pas. Wielokrotnie się tak zdarzało, dostawali zawodnicy, którzy nie dorastali nawet Albertowi do pięt, dostawali walki o pas od razu, więc dlaczego były mistrz ACB, zawodnik, który naprawdę jest świetny, zawodnik, który powinien być w UFC, nie ma walczyć z mistrzem, jakim jest Scott Askam. Oczywiście, to medialnie się nie sprzeda, to nie skręci pay-per-view nie wiadomo jakich, ale sportowo to jest walka, wydaje mi się, dwóch najlepszych zawodników w kategorii 8-4 w tej chwili w KSW. Albert Durajew, Scott Askam. Ja taką walkę chętnie zobaczę i to jest walka, o której ja chcę, żeby się odbyła. Nie patrzę na cyferki, nie patrzę na zarobki, ile to sprzeda, ile można zarobić z takiej walki, tylko stricte sportowo. To jest zestawienie, które mnie jara, a reszta panów idzie swoją drogą. No, piękny plan, ale to zresztą zrobić tak, na jedną galę dać medialną walkę, która przyciągnie rzeszy kibiców, czyli Mameda z Materlą, nawet dać im walkę wieczoru, no bo to bez gadania. KSW to gadania, jest tak. Zabieg, że walki opasne są walką tak, wieczoru. Tak, nikt się nie zdziwi, a wszyscy będą czekali na tą właśnie walkę wieczoru, bo to będzie szał naprawdę, tak jak Michał powiedział, a Durajewa zrobi za Askamem wcześniej i niech ludzie po prostu mają, naostrzą sobie zęby porządnie taką walką sportową przed tym, co tam się wydarzy później w walce Mameda z Materlą i byłaby super gala wtedy. Ja jeszcze do tej kategorii 84 chciałbym tam Drikusa Duplessisa zobaczyć, ale wiem, że jego sytuacja nie jest teraz jasna. Zawodnik chce mocno iść do UFC i tam drogi z Maciejem Kowulskim i Martinem Lewandowskim trochę się chyba rozeszły. Jest jeszcze jeden zawodnik, który zapowiedział powrót w tym roku, Tomasz Drwal. I sądzę, wręcz jestem pewny, że jeżeli powrót, to tylko do KSW, bo nic innego mu się nie opłaca. I tutaj też mógłbym go zobaczyć w starciu z Mamedem, a właśnie Michała Materlę z Drikusem Duplessisem. Ale raczej do takich walk teraz nie dojdzie. Ja Drikusa Duplessisa, jeśli miałby być w KSW, to bym wolał zobaczyć z Czarkiem Kęsikiem. I to by wyłoniło kolejnego pretendenta.
O, mega, mega starcie. Czarek Kęsik musi dostać wielkie nazwisko, bo jest wielkim, wielkim talentem, jest niepokonany. Na razie w KSW robi wszystkich jak chce, więc jemu się należy jakaś duża walka. Ja bym bardzo chętnie zobaczył nawet Czarka Kęsika z Mamedem Khalidowym o mianę pretendenta do walki ze Scottem Askamem. Ja nie skreślałbym Czarka. No ja też nie, ale ja bym zostawił na razie z Materlą Mameda. A co powiecie o Kinclu? No ja uważam, że to jest jednak zawodnik na 7-7 i ten wyskok do 8-4 z tym Materlą, no tam ten... Tak. Ale Kinsla że... chętnie zobaczyłbym z Soldiczem. Tak, ja w ogóle byłem zdziwiony, że ta walka, ta karta walk ułożona na KSW 53, jak zobaczyłem Mariusza Zaromskisa dla Soldicza, a Patryka Kinsla dla Michała Materli, to zamieniłbym to bardzo chętnie. Nie no, nie, Zaromski dla Materli to by nie miało najmniejszego sensu już, bo to on by wyglądał przy nim jak hobbit przy orku, nie? Naprawdę, nie no, Zaromski jest, ja go widziałem na żywo parę razy, on jest niski, szczupły, ma niesamowicie szerokie plecy, no to tak wygląda jak... On taki trochę jak Waso trochę wygląda, bardziej w stronę Waso bym powiedział. Waso Bakoczewicz? No tak w stronę, ja bym powiedział, że wyglądaj warunkami to bardziej w stronę Waso niż w stronę Materli. Znaczy no w sensie wzrost to jest tak, on jest stosunkowo niski. Waso jest taki troszeczkę tam grubiutki, Zaromski nie jest grubiutki. On jest taki wycięty i szczupły, ale on wygląda jakby tak wziąć stracha na wróble, takiego szczupłego i na nim zawiesić taki żagiel, nie? Bo po prostu ma takiego wywalonego motyla, że to jest aż niesamowite, nie? Ma tak szerokie plecy, ale cały jest szczuplutki, no i to nie dla Materli to żaden przeciwnik. Już dla nawet... Soldicza też. Ale dla Soldicza przynajmniej, że teoretycznie z tej samej wagi się wywodzi. On też według mnie powinien być w lekkiej, ale dobra, walczył całą karierę w półśredniej, więc przynajmniej by z tej samej kategorii z legendą zawalczył. Wiadomo, że to już jest poza swoim prime'em dawno, dawno, ale no dobra, przynajmniej ta sama kategoria wagowa. A dawać go do Materli, to już pomijając to, że pewnie sam Zaromski by się nie zgodził na to, chociaż cholera tam wie, bo może od razu już tylko mu o zarobek chodzi, ale to już by nawet źle wyglądało, jakby stanął przy nim Materla, no nie. A co do Patryka Kinsla, jak już wspomnieliśmy, no to ja bym go widział w 7-7 i tak jak Michał powiedział, że nie obraziłby się, gdyby Durajew dostał walkę o pas z Scottem Askamem, tak samo ja bym się nie obraził, gdyby Patryk Kinsl właśnie dostał walkę z Roberto Soldiciem, bo w 7-7 tam sytuacja z następnym pretendentem musi się trochę rozwinąć. Co do Tomka Narkuna wspomnianego już, żeby bronił pasa w kategorii półciężkiej, i niekoniecznie ze Scottem Askamem, który musiałby się tam wybijać, bo tak jak ty Tomek wspomniałeś wcześniej, to tylko pokazuje, jak słabe są te kategorie wagowe, a szczególnie ta półciężka w KSW. Ja wcale bym się nie obraził na starcie z Martinem Zawadą. Martin zbliża się już raczej do schyłku swojej kariery, ale ładnie, dające efektowne pojedynki, lubi się bić. Ostatni... Czy to, żeby teraz Zawada zawalczył opas? Opas z Tomkiem Narkunem. Ale jest? Zawada jest po przegranej. Po wygranej. Z tego Silvą, tak. A teraz tak, bo z tego Silvą teraz walczył. Po dwóch wygranych z rzędu, bo wygrał jeszcze z Jurasem, więc... To jest prawda. Jest Juras i tego Silva. No można by tak z sympatii, z szacunku dla jego legendy. No jest taki zawodnik, który no taki... No kawał, to ja bardziej wolałbym chyba od Zawady Szymona Koleckiego. Mimo wszystko. Ale opas, tak? Tak. Ja myślę, że tak. A myślisz, że KSW będzie chciał go prowadzić tym torem, żeby w drabinkach go tam gdzieś umieszczać? Ja myślę, że nie. Nie ma czasu na drabinki. Zobacz, że Szymon jest prowadzony wielkimi walkami, a walka Kołecki-Narkun, no dwa wielkie nazwiska. Ale nie myślicie, że KSW teraz będzie chciał zestawić faktycznie Jurasa z Kołeckim? No tak chciało, bo ta walka miała być w maju, na tej majowej gali KSW na Torwarze. To miał być main event. No i to wydaje mi się, znaczy to, kurczę, masz rację, a ty, to byłoby mega ciekawe, ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem, jakoś tak nigdy nawet nie pomyślałem, jakby wyglądała walka Narkuna z Kołeckim, ale to jest mega ciekawe, taki arcy dobry grappler kontra no arcy siłacz, taki dynamiczny, zrywny, no na pewno byłby w stanie położyć na glebie, czy to ciosami, czy jakimś obaleniem Narkuna swoją siłą Kołecki, ale jakby to wyglądało Kołecki... To, że Tomek jest z pleców dobra. No właśnie. Tam przypomnij sobie walkę Szymona z Bobrowskim. Także tam z Michałem Bobrowskim, tam też był Michał zdecydowanie lżejszy od niego.
nie wziął swojej kategorii wagowej, walczył dużo z pleców i walczył z pleców i był mocno niewygodny dla Kołeckiego, który był nawet z góry. Nie mógł zadawać dużo ciosów nawet. Mega aktywny był z góry Bobrowski, a jednak gdzie Michał Bobrowski, a gdzie Tomek Narkun. Wydaje mi się, że nawet z dołu mógłby go Narkun chyba oddać i coś tam by złapał. Ale walka sama w sobie bardzo ciekawa. Oczywiste jest, że mógłby go poddać, no bo zdaje się Narkun z pleców to chyba każdego może poddać. Natomiast, no okej, walka z Bobrowskim była jaka była, ale to było 1/3 kariery Kołeckiego temu. Kołecki 3 lata trenuje MMA i on robi postępy, pomimo tego wieku, w jakim jest, robi postępy piramidalne po prostu, bo ma niesamowitą motorykę wyniesioną z ciężarów, siła, dynamit, zryw, koordynacja ruchowa. Do tego widać, że rośnie mu ta wydolność, rośnie mu naprawdę porządnie ta wydolność, cały czas nad tym ciężko pracuje. No, pewnych rzeczy robić nigdy nie będzie, ale to, co już robił i to cały czas szlifuje, to jest groźne dla każdego zawodnika i jestem pewien, że ciężko by miał obalić Narkun Kołeckiego. Kołecki byłby w stanie obalić Narkuna, byłby w stanie zagrozić mu ciosami. Wiadomo, Narkun ma te takie niewygodne, na przykład dystansujące kopnięcia, frontkiki, ale to jest kwestia tego, że no na pewno siądzie od razu na początku, będzie skracał, bił te cepy, no a Narkun też potrafi się pogubić w tej obronie przed ciosami. I po takim cepem, a mocno bije Kołecki, więc byłby w stanie... Ja myślę, że plan na walkę mógłby być podobny jak z Mariuszem Podzianowskim. Dobicie do siatki i umęczanie tym klinczem. Oczywiście Tomek ma kondycję dobrą, ale siłowo w klinczu no to nie miałby podjazdu w sumie do Szymona Kołeckiego Tomek Narkun. Więc myślę, że dociskanie do siatki wtedy mogłoby być naprawdę bardzo ciekawie. A masz rację, mega ciekawa walka. No chciałbym to zobaczyć, mega, wolałbym to zobaczyć faktycznie niż z Jurasem, no. A dziwne, bo ja nawet o tym nigdy wcześniej nie pomyślałem, jakoś tak, nawet mi się do głowy nie przyszło. Poszedł mentorem trochę, nie? No, ja się tak zafiksowałem na tej walce z Jurasem i ani nie pomyślałem o tym. No co do walki z Jurasem? No dlatego ja jestem taki wyjątkowy i dlatego dzisiaj gościcie mnie, no co? No zobacz, jak się nam ładnie rozmowa klei. No bardzo, no. Dziękuję sam sobie. No ale to przyszedł do nas i pokazuje klasę. Bo ja zaraz puszczę te nagrania z nocy. Nie, a, to źle zabrzmiało, słuchaj. Musimy powiedzieć publiczności, że posiadamy materiał audio. Tak. Który może nie tyle, że kompromituje Malinę, co rzuca pewne światło na to, który... Podcast jest najlepszy w Polsce, no ale na razie zostawiamy to. Zachowam. Niech się Malina ogarnia. Co do walki Szymon Kołecki, Łukasz Jurkowski, wątpię, żeby do tej walki doszło teraz po powrocie Galka SW. O ile występ Szymona Kołeckiego, tego występu możemy się spodziewać, bo Szymon dysponuje własną salą w swoim domu i pewnie dba o formę, o tyle Juras raczej nie jest w sztosie treningowym. Dywizja półciężka też raczej byłaby mu teraz daleka do zrobienia. Ale walka z Kołeckim to chyba nawet nie miała być w półciężkiej. Oni tam dogadywali limit. To oni mi się chyba dogadali. 9-5 jakiś... chyba miała być, z tego co kojarzę. To tam było 9-3, ciężka 9-5, różnie mówili. Ja by Juras powiedział, tak, że nie zrobi 9-5, tylko zrobi 9-7, przypuszczam, to by się szybko dogadali. Na stówkę by się umówili. Albo stówkę, no i tyle by było. Ale czy wiem, czy waga, tam waga była najmniejszym problemem, no, z dokładnie, tego co ja tam kojarzę. Ale wydaje mi się, że Juras nie weźmie teraz walki, no bo nie trenuje, a z tego co Szymon Kołecki nawet w wywiadzie u nas z Mariuszem przeprowadzał z nim wywiad, mówił, że ma własną salę, ma sparring partnerów, którzy tam przychodzą, więc no on jakiś tam rytm podtrzymuje. A skąd wiesz, że Juras nie trenuje? Obserwuję go. Wiem, że Kettle... Instagram to nie życie, Filip. Instagram, no tak, ale... Tak. Znaczy, bo tak, bo wiemy... Właśnie, bo tak patrząc na media społecznościowe, wywiady z nimi, to wiemy bardzo dokładnie, co robi Szymon Kołecki. Siedzi u siebie w Ciechanowie, robi sobie tam treningi z kolegami takimi, którzy nie są żadnymi zawodnikami, tacy bardziej jego koledzy z ciężarów, których on sam czegoś tam nauczył, coś tam im pokazał, oni go dociążają tak, żeby się poszarpać. No to czy takie tło dla Szymona bardziej. Do tego tam sobie robi jakąś motorykę. A co robi Juras, to tak no,
pokazuje jakieś treningi tam, nie wiem, z ketlami czy coś, a co on tak naprawdę robi, no dla Jurasa według mnie, to byłaby akurat, bo ja, jak typowaliśmy tą walkę już wcześniej, mówiliśmy, no to ja nie dawałem Jurasowi specjalnie dużych szans, a gdyby teraz Juras tak naprawdę sobie siedział z jakimiś nawet jednym, dwoma zawodnikami o warunkach Kołeckiego, ostro trenował po cichu gdzieś tam, i ta walka by się teraz odbyła, kiedy Kołecki jest po takim no, treningu, może nie garażowym, bo ma własny klub, ale takim samodzielnym treningu, gdyby miał nagle teraz wyjść do tej walki z Jurasem, który się porządnie gdzieś tam w Warszawie, bo tam gdzie ma naprawdę dostęp do takich sparring partnerów przygotował, no to, to mogłoby być dużo bardziej wyrównane, no dużo większe szanse Łukasza mogłyby być. Ja nie wiem, co on naprawdę robi, bo jeżeli on sobie tylko faktycznie siedzi tylko i tam gdzieś tam popodniesie parę razy ketla, no to, no to nie. Ale co on naprawdę robi, no to nie wiem. Może być tak, że gdzieś tam z Jankiem Błachowiczem, wiem, że Janek Błachowicz ma tam jakąś tajną miejscówkę, w której trenuje. Możliwe, nie wykluczam tego. Aczkolwiek wątpię, że Łukasz chciałby się bić na gali studyjnej bez kibiców. To nie jest zawodnik, który jest w swoim prime i on musi się bić, bo kariera mu stanie w miejscu, to już tam został jeden, może dwa pojedynki do końca kariery i myślę, że on by chciał wychodzić jednak przy Stadionie Narodowym bardziej niż przy pustych trybunach w studiu i wątpię, że do tej gali dojdzie teraz. Nie wnikam tam w jego treningi, lubię go z całą, jest sympatycznym gościem i uważam po prostu, że nie trenuję teraz na tyle, żeby wychodzić do walki. Ale no może, przy Szymonie Kołeckim, poprzedni przeciwnik Szymona Kołeckiego przed Damianem Janikowskim, Mariusz Pudzianowski, który miał walczyć z kuzynem kogo, Michał? Tonego Giles'a. Zaginionym kuzynem Tonego Giles'a. Ale Malina, ta historia o Tonym Giles'ie, co żeś wysmażył Mistrzostwo Świata. Ja płakałem 5 minut z tej historii. A to jest, ja nic tego nie wymyśliłem, to jest na faktach oparte, na tak powiem. Niszczenie ci chodzą po ludziach, no to... No powinna Elżbieta Jaworowicz zająć się tym sprawą. Sprawa dla reportera. Wracając do Mariusza. Frank Mir, były mistrz UFC, nie jest już związany kontraktem z Bellatorem i gdzieś tam na celowniku jego znalazła się organizacja KSW i uwaga, Mariusz Pudzianowski. I teraz pytanie, kto jest łakomszym kąskiem dla Mariusza? Frank Mir czy kuzyn Tonego Giles'a? Brat, przepraszam, Tonego Giles'a. Michał. Nie no, Mariusz, to dużo można mówić o Pudzianie, naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale to jest ambitny koleś. Wydaje mi się, że mimo tego, że nie będzie faworytem na pewno, to jednak no to brak Tonego Giles'a. To taki jak Frank Mir. Ten odpuści tego brata Tonego Giles'a i tyle. Brat Tonego Giles'a ustawi się w kolejce, ale ja generalnie chciałbym zobaczyć Franka Mira w starciu z Mariuszem Pudzianowskim, bo mówmy się, no wiadomo, że... Wiesz co, w parterze to wiadomo, że no to nie ma szans. Frank się położy, Pudzian na niego pójdzie i odklepanie będzie jakiś trójkąt, nie wiem, Kimura, cokolwiek. Myślisz, że to będzie ale... tak samo jak w starciu z Karolem Bedorfem? Tak, myślę, że tak, ale powiem ci, że w stójce Frank Mir po prostu jest tak szklany, że to się w głowie nie mieści, naprawdę. To jest gość, który jest mega, mega rozbity, kładzie on, jak jest wiatr, to nie wychodzi, bo wiatr wszędzie leży, to go zapotuje, więc ja myślę, że w stójce Pudzian, który też technicznie jest wirtuozem stójki, wydaje mi się, że gdyby tym cepem, którym się trafił, to różnie mogłoby być, bo Frank Mir, tak jak mówię, jest tak dziurawy, naprawdę mega, mega dziurawy i stójka, to powiem szczerze, że 50-50, chociaż Pudzian nie ma tam techniki, to 50-50, zważywszy na tą szczękę Franka. No ale wiadomo, no parter, no to wiadomo, no. Ja wolałbym zobaczyć, szczerze mówiąc, Franka najbardziej z tej KSW, z wagi ciężkiej, to bym chciał zobaczyć Franka Mira z Damianem Grabowskim. Taka najbardziej techniczna walka według mnie mogła być i to mogło się fajnie oglądać. Bo wydaje się, że Phil by go przeleżał, jak ma to w zwyczaju, Karola Bedorfa Frank Mir robi. Także z takich poważniejszych nazwisk to ja uważam, że to jest walka, którą ja chciałbym zobaczyć. Frank Mir kontra Damian Grabowski. No, fajna walka. Ja myślę, że jeżeli mieliby zatrudnić Franka Mira do KSW, to tylko na walkę z Mariuszem Pudzianowskim, bo w żadnym wypadku... To im się nie opłaca, bo dla tych hardkorowych fanów to wszyscy wiemy, kim jest Frank Mir, no ale Janusz z Grażyną, którzy przyszli po programie tylko jeden, nie będą kojarzyli Franka w ogóle i jeszcze... Janusz nie ogląda, to Grażyny tylko, 34 plus oglądają, Grażyny i koleżanki. Statystyki Mariusza, widzę, zapamiętałeś. Tak, no oczywiście, ja jestem fanem statystyk Mariusza.
Ja jestem ogólnie fanem Mariusza, a statystyk jego to w ogóle. Ale jakby tak Mir przyszedł, dajmy na to, wygrał z Pudzianowskim, to już wtedy będzie znany, wtedy sam może z Grabowskim walczyć. Rzeczywiście tak. Będzie mega, mega walka w parterze. Ale gdzieś tam na Twitterze widziałem, że Phil De Vries był też zainteresowany tym starciem, tylko tak jak Michał mówi, to by była kolejna nudna walka, przeleżałby na nim. I Maciej Kawulski znowu w wywiadach po gali by mówił, że muszą znaleźć mu lepszego przeciwnika, żeby mieć bardziej interesującego mistrza w kategorii ciężkiej. Chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat. Ale czekajcie, bo jeszcze bym do Kincla wrócił, bo tak podsumowaliście tylko, że on jest zawodnikiem 7-7, no bo jest zawodnikiem 7-7, ale to myślicie, że on do KSW przyszedł tylko tak z myślą, że na jedną walkę na 8-4 wraca do 7-7? Czy może on już chce zmienić na stałe na 8-4? Artur Gwóźdź mówił też bodajże w wywiadzie przed tym live'em u nas na kanale, że Kinsl dlatego poszedł do 8-4, bo on był po tej złamanej ręce. On miał walczyć z Roberto Soldiciem gdzieś tam, nie pamiętam teraz na której gali, złamał rękę i nie był w stanie po prostu zrobić wagi na... A to widzisz, bo umknął mi ten... Dlatego 8-4. Ale generalnie to jest, gdzieś tam Artur Gwóźdź mówił, że to jest zawodnik, który może walczyć w obu kategoriach wagowych. A to nie. Jak on zrobi te 7-7, tylko to było przez jakąś kontuzję, że nie mógł zrobić raz wagi, to niech do Soldicza idzie, to będzie dużo, dużo ciekawsze. A swoją drogą ja byłbym za tym, żeby nie rezygnowali z Zaromskisa, tylko dali go z jakąś taką legendą typu, też takim starszym zawodnikiem, chociażby z Kułakiem, nie? Byłym mistrzem KSW, który teraz, no nie wiem, on teraz, gdzie teraz Kułak walczy, nie wiem, czy nie jest związany. Kułak przegrał gdzieś w Stanach na Celtic Gladiator. Tak, tak, ale on wcześniej walczył w Pociekach Radzika, pokonał na armii, nie? Ale to nie będzie problem. Albert Odziemkowski. Mateusz Odziemkowski, Kułak 12 sekund przegrał. Ale, no tak, to faktycznie to na armii było, a on później jeszcze nie walczył nigdzie Kułak, tylko poza Stanami? Chyba nie. Nie? Nie, on już chyba teraz w ogóle, nie wiem, nie chcę teraz rzucać. Czekaj, bo wcześniej, a Radzika gdzie pokonał? Bo udusił Radzika wcześniej, nie? To jest dobre myślenie. A nie na Celticu właśnie? A może na, tak, masz rację, to było na Celticu, nie? Dobra, ale no to nawet, no, to nawet jak nie z Kułakiem, to kogoś tam by znaleźli dla Zaromskisa, bo ja na przykład mega Zaromskisa lubiłem. Nawet jak on będzie teraz cieniem samego siebie, no to można mu znaleźć jakiegoś takiego zawodnika. Pamiętacie Daniela Dowdę? Nie wiem, co się z nim dzieje, ale jakby taki... Kociao! Ale chyba... tak jest. W tej chwili chyba odsiaduje jakiś tam wyrok, bo tam był jakiś wyrok za przekręty chyba, jakiś VAT, nie VAT, coś takiego pamiętam. Mm-hmm. A Mox też odsiaduje? No tam już jest grubsza sprawa. Oj, no szkoda, Moxa był zarąbski. Mówiliście o Krzyśku Kułaku. Ostatnią walkę ma z Christianem Aguilerą przegrane tym Celticu. No ale to była w Stanach. A z Mariuszem Radziszewskim to on walczył w 2017. Potem jeszcze był Adam Bigański wygrana, Michał Tarabańka wygrana i potem trzy przegrane. Sydney Outlaw, Albert Ocinkowski i Christian Aguilera. O dobra, to nie, to cofam tego Kułaka, to nie chcę go oglądać teraz na KSW, ale Zaromskisa chcę zobaczyć, teraz mu na siłę szukam. Ja bym chciał go z Grigoriem Aszbabianem, bo to jest legendarny zawodnik KSW, ja zawsze przywołuję go, ikona KSW dla mnie, gość, który walczył od ciężkiej do 7-7. No poważnie, on kupił, co jest terminiem, na piątek, na 7-7 spoko zrobię, w piątek ma wagę. No to jest fenomenalny gość, 1,60 m, a bił się z ciężkimi. Ja pamiętam go z tych starych gal KSW, teraz już tak nie, ale... Adile Vega pobił na KSW, to tak. Nie jest zły zawodnik, dodatni rekord, chyba 14-5, ostatniego walkę widziałem gdzieś. Nie, to kozacko. Tak, to ja chętnie mówię, poważnie. Ale to w takim razie ja bym go z kimś takim, no nawet nie z Zaromskisem, to bym zobaczył go z kimś takim, no, bardziej wymagającym, chociaż... A Zaromskisa jak już tą, to niech z Waso go zostawiam. A właśnie chciałem powiedzieć, żeby do Waso Bakoczewicza pasował, do psychopaty. A nie na przykład do tego typa, z którym walczył Krystian Kaszubowski na gali w Chorwacji? Ale on jest lekki, on w 70 walczy, on to był jego wyskok do 7-7. No dobrze, ale przewalczył pełen dystans z Kaszubowskim.
No tak, tak, ale... Ale z Wasą to by fajnie było. Wasą kibice lubią, znają. Zaromski z tak swoje kopnięcia ma. Ale jeszcze ostatnio chyba grappling podszlifował, bo tą walkę miał z Heldem w grapplingu na remis. Co prawda ona była taka, że jak się tam nie było bez punktów było. Po prostu się kulali, nie, żaden nie podał drugiego. Nie było poddania, to remis, ale no nie widać było, że się kula, nie? Także od, z takim Wasą mega ciekawa walka by była. To ja zobaczyłbym chętnie. Słuchaj, Michał, jak on się dobrze kula, to na wieczór wojowników grappling edition go. Nie wiem, czy się nadaje. Muszę zweryfikować jego umiejętności, bo u nas jest czołówka. Tak, to z Manszu to nie. A czy no to remis z Heldem, no to nie lokuje go w czołówce? Gdybym wygrał, to moglibyśmy pogadać. Czemu tak, on w swojej karierze to grappling nie pokazywał w ogóle, nie miał ani jednego wygranego przez poddanie bodajże, ale też nie miał żadnej przegranej przez poddanie. I on był taki typowy striker, kopacz, w stójce kopał, rzadko uderzał, ale kopał, nokautował kopnięciami i miał zabójcze ground and pound. Obalał i masakrował. Pamiętam jak z naszym Jędrzejem Kubskim, który już dawno nie walczył, ale swego czasu taki czołowy grappler polski, który w MMA walczył. No to po prostu obalił Jędrzeja i takimi młotami no, zmusił sędziego szybko, żeby przerwał walkę i Kubski chociaż z pleców no, genialnie walczył w tamtym czasie. No nic nie mógł zrobić, był bezradny jak dziecko. Także no... Zaromski, no i ta walka z Heldem na tym, w tej Japonii, no fajna była, podobała mi się. Dobra, to już temat KSW zostawimy. I takie pytanie, które mnie nurtuje i chciałbym Was zapytać o opinię. Wiadomo, teraz ruszą gale hurtowo i UFC rusza i tak dalej. Czy i nawet na UFC, na jednej z zaplanowanych gal, mamy wyskok OSP do kategorii ciężkiej. Czy to jest teraz taki okres, w którym możemy spodziewać się catchweightów bądź zawodników w wyższych kategoriach wagowych niż te, do których oglądaliśmy ich do tej pory? Michał? Wydaje mi się, że tak, z tego względu właśnie, że ten okres na przygotowanie nie jest za duży, to zbijanie wagi też nie będzie takim procesem, jak jest zazwyczaj, bo wiele czynników na to wpływa. Począwszy od treningów, skończywszy, nie wiem, na dostępie do lekarzy dietetyków, którzy zawsze są pod nosem, a teraz jednak czasy kwarantanny, obostrzenia i wszystkie te tematy, no to na pewno utrudnia zawodnikom, więc na pewno będzie tak. Teraz zobaczymy, wydaje mi się, jeśli tak będzie, jeśli będzie tak jak mówisz, to zobaczymy zawodników, jak powinni walczyć, w jakich kategoriach, w swoich naturalnych kategoriach wagowych, nie zbijających 15 kg, tylko w takich swoich w miarę naturalnych warunkach. Ile ważą na co dzień, w takich będą kategoriach mniej więcej. Także to będzie takie zdrowe w tej chwili, zdrowsze niż zazwyczaj, powiedziałbym, w dobie tej niezdrowych czasów. No, taki paradoks. No, to... A ja myślę, że nie. Dlatego przynajmniej w Polsce, nie, bo tak, gale ogłaszają, kiedy będą i na przykład co, Fen się ogłosił, że będzie w czerwcu, tak? Tak. No to jest do tego no półtorej miesiąca pewnie jak złoto. No to w tym czasie, nawet jak sobie ktoś pozwolił teraz na trochę luzu i z treningami i z tym, to ma czas, żeby zrobić tą wagę. No nawet jak nabrało się parę kilo ekstra, to jest w miesiąc. Jak się teraz ktoś poważnie weźmie, no a jak ma walczyć, no to najwyższy czas się wziąć poważnie, to zrobi tą wagę spokojnie, nie? To no ewentualnie jakiś mały catchweight plus 2-3 kilo, nie? Ale no, jak ja bym wiedział, że no, mam walczyć za półtorej miesiąca, to spokojnie tą wagę robię, nawet jak mam ten nadmiar taki, nie? Normalnie się wagę robi powiedzmy w te 3 tygodnie, no to teraz masz więcej, ten pierwszy czas poświęcić na zbicie tego nadmiaru i później klasycznie zbić wagę, to nie powinno być z tym problemu dla żadnego takiego profesjonalnego zawodnika moim zdaniem. Inaczej może być właśnie w Stanach Zjednoczonych, w UFC, bo kiedy ma być ta najbliższa UFC, nie wiadomo jeszcze, ale oni straszą. 9 maja. Aha, potem... Dwie gale w przeciągu, tak, jednego weekendu. Tylko tutaj Mariusz Olkiewicz krakał, że tych gal się pewnie nie odbędą, a on ma mega talent do przewidywania tego, ma, potrafi wykrakiwać. Jak on mówi, że jakaś walka nie wierzy, żeby była, to tej walki później nie ma. Jak on mówi, że nie wierzy
tą galę, to tej gali faktycznie nie ma. Mówiłem mu, żeby nie krakał, ale krakał w tym podcaście ostatnim, wczorajszym. Jak no ktoś, i to mam jego adres, możemy. Ale naprawdę, no, pod tym względem to ma chłopak dar, nie? Także no zobaczymy, to się odbędzie, ale no to rzeczywiście na, który mamy dzisiaj, 26 kwietnia mamy, tak? No to rzeczywiście dużo nie zostało, no i tak jak OSP się zapowiedział, do ciężkiej wagi, duży błąd moim zdaniem. No, tylko gdzieś... to pytanie, z kim ma walczyć, bo będzie walczył, nie wiem, z Ilirem Latifim, który też nie jest ciężki, tam jest, no to żadna różnica. Tam jest, o ile się nie mylę, ale zaraz sobie no sprawdzę. To masz rację, że zależy, z kim będzie walczył, ale tak ogólnie, no tak jak widzieliśmy, jak on warunkami Oleksiejczuka tam po prostu wciągnął, no to... to teraz nagle on na tej samej zasadzie w ciężkiej polegnie. No wiadomo, no z Latifim. Ile Latifi ma wzrostu? 1,70 m? No jakoś tak. No to z Latifim. Ale on nie będzie walczył z Latifim, nie? Z kim będzie walczył? Nie wiem. Jak dostanie jakiegoś, nie wiem, Derricka Lewisa, no to... No dziękuję. Ale będzie słabo. Latifi sobie nieźle poradził z Derrickiem Lewisem. Tak. No ale... no ale koniec końców jednak przegrał. No to bardziej wynikało, wydaje mi się, że z braku formy Lewisa niż z świetnej dyspozycji Latifiego. No Latifi to jest taki naprawdę zawodnik specyficzny. On w UFC się znalazł dlatego, bo był sparring partnerem i nauczycielem zapasów Gustafsona. Z nim trenował. Gustafson wypadł wtedy. Tak, no Gustafson wypadł i on skoczył za niego tak po prostu z przypadku nagle. Tak się znikąd i z tym wzrostem nikt nie wiedział, kto on jest. Później poszedł Janek Błachowicz i właśnie no, wziął go, znokautował tym pięknym, no miał piękne wejście, no UFC znokautował, urwał mu łeb. No ja tak od razu skreśliłem wtedy Latifiego. Potem jeszcze było właśnie, jak Latifi opowiadał, jak to tam z Borysem Mańkowskim trenował i zabierzcie ode mnie tego chłopaka, że tam nim Borys zamiatał. Mówię, to jak chłopak 77 zamiata chłopem, co mu się wydaje, że będzie w UFC walczył w wadze półciężkiej, a potem, pomimo tego właśnie fatalnego początku, no potem się jakoś tam fajnie rozwinął. No warunki ma fatalne, nie wiem czemu się tej półciężkiej czepia, ale wygrywał później walki w tej półciężkiej, jest w tym rankingu wysoko. No ale tak jak mówisz, z Lewisem, no to ewidentnie była brak dyspozycji Lewisa niż odwrotnie. No, umówmy się, że Lewis ma trochę wyjebane, tak mówiąc brzydko. To nie jest zawodnik, który jest gdzieś ambitny i podchodzi do tego tak z sercem, tylko po prostu wychodzi z... wygrałem. Ja jeszcze wracając do Latifiego, mam takie miłe wspomnienia akurat z tym zawodnikiem, bo pamiętam walkę z Ryanem Baderem, jak Bader go zabił kolanem. Ten wchodził w obalenie, ten dostawał kolano. No. O, to było epickie, tak. Piękne po prostu, cudowne. Także fajnie, to tak mi się dobrze kojarzy, dlatego Ilir Latifi. Aha, ale ja nie wiem, czemu on się czepił tej półciężkiej tak samo. No jest... co do SP, to jego przeciwnikiem będzie Ben Rothwell. No to warunkami super, naprawdę. No to powodzenia. Powodzenia, nie? Nie, no to mu się odechce tych wypadów bardzo szybko, zrobi wagę. Czemu Latifi nie robi wagi, to nie wiem. A Michał, ile ty masz wzrostu? Ciężko powiedzieć, bo raz mierzę się, to mam tak, raz tak, ale tak plus minus 1,80 m. Aha, 180. Właśnie, bo tak przy rozkminianiu wtedy, jak to o twoich warunkach antropometrycznych mówiliśmy, to ja no nie miałem tych danych, nie wiedziałem, ile masz wzrostu, nie? Ja to bardziej tak Mark Hunt w tą stronę. A ile ważysz w tej chwili? Oj, teraz 113, 114. A jak walczyłeś na walce, ile miałeś na wadze? 106, 107. Tylko ja kiedyś szedłem do 93, tam miałem taki okres, że ważyłem chyba 92 kilo, ale się źle czułem w tej wadze po prostu. Bardzo, bardzo źle się czułem. Ale to tak jak szedłeś, jak w sensie, że się katowałeś dietą, czy zapieprzałeś kardio? Nie, dietą, po prostu dietą zszedłem do tego, ale po prostu czułem się taki bez sił kompletnie. No i trenowałem regularnie, tak jak zawsze, no i z diety zszedłem do tego, chyba 92 kilo ważyłem, ale czułem się naprawdę totalnie źle się w tej wadze czułem. Powyżej stówki to jest takie optimum, to jest 106, 107, to jest takie dla mnie, okej, ja się wtedy dobrze czuję, nie mam żadnych problemów. Aha, no bo tak się z tym Latifim zastanawiam, bo Latifi jest na pewno sporo niższy od ciebie, no a nie wiem ile, 1,75 m, mniej, 1,70 m, no nie patrz nawet na Tapology, bo tam no, podają głupoty, wypisują, pewnie mam 1,80 m albo 1,82 m podane, na nie ma tyle. Na Tapo jest, że 1,73 m. Tak, no to powiedzmy, że tyle może mieć, albo nawet troszeczkę mniej, nie? No i on walczy w półciężkiej, nie? Też to może ma trochę jak Akop. Podobnie wygląda. Tak. Podobna postura. No coś podobnego mają ze sobą faktycznie. Lepszą stójkę, no.
Ale też jest dobry w parterze. Ale kupa parteru jeszcze nie poznaliśmy. Chyba nie poznaliśmy. Ale jest dobry. Jest dobry. Zaraz będziesz okrzyknięty hejterem Akopa. Myślałem o nim, żeby go na wieczór w Rowniku Grappling Edition, ale podejrzewam, że cena mogła być za duża. Akopa? Tak. No na Akopa to by nie było szansy. Nie, był taki pomysł przez chwilę, ale to na propozycja nie wyszła, tylko był taki głośno myślę o coś takiego. A w ogóle jak tam, kiedy planujecie? Znaczy wiadomo, teraz to sobie można planować, nie? Ale i zanim to wyszła ta cała afera z koronawirusem, to mieliście jakieś plany z Wieczorem Wojowników, MMA albo grapplingiem? No miało być dwie gale, miało być w czerwcu teraz, końcówka maja, czerwca grappling i na jesieni MMA, bo stwierdziliśmy, że robimy w jednym półroczu jedną imprezę grapplingową, w drugim MMA, nie robimy dwóch imprez w rok, w półroczu, czyli cztery gal, rocznie tylko dwie imprezy w roku, no i tak, ale tak na bogato bardziej, jeden grappling, jedna MMA, no i tak miało być, no ale ten rok totalnie odpuszczamy, bo nie zapniemy tego finansowo, nie ma opcji. A jakieś nazwiska na grappling już były poza Akopem? Znaczy nie, tutaj Akop miał, nie, na ten turniej miało go nie być, nie, także to było na poprzedni, ale no, nie wiem czy mogę zdradzić, no bo ten pomysł raczej będzie wdrażany, ale miało być pomysł takiej walki w cudzysłowie tak teamowe. Był taki pomysł, żeby był limit wagowy 160 kg, dwóch zawodników, takie duety, zawodnicy wybierają sobie sami, jeden cięższy, drugi lżejszy, no i takie mecze w tych tak teamów. Powiedzmy, nie wiem, zawodnik A wygrywa na punkty z zawodnikiem A drużyny przeciwnej, no ale zawodnik B z drużyny pierwszej poddaje typa z drużyny B drugiego, więc przechodzą ten, który wygrywa, nie wiem, przez poddanie. No, poddanie jest waży więcej niż, powiedzmy, decyzja na punkty. No i coś takiego chcieliśmy zrobić, czegoś, co jeszcze nie było. Wiem, że Chelsonen robił takie turnieje właśnie na takiej zasadzie, takich tak teamów, no i to wyglądało naprawdę w Stanach bardzo fajnie i chcieliśmy właśnie tym tropem iść. Było kilku zawodników, kilka klubów fajnych. No wstępnie bym mógł teraz dać, że był dogadany Anzor Ażijew, także miał być powrót Anzora do startów zawodowych. Miało to być takie przed MMA, miał być ten turniej nasz właśnie. Potem wiem, że jakieś miały być starty na jesieni MMA, powrót jego do startów. No a ten turniej miał być takim jego powrotem, wstępem do tego proszę, wielkiego powrotu. Proszę, kozacko. Było tam naprawdę kilka fajnych nazwisk, no ale... A to się w ogóle z japońskim takim grapplingiem kojarzy, bo oni mają takie pomysły, że właśnie o, robimy 160 kilo, ilu tam się zmieści, tylu się zmieści. Nie? Może być jeden 160 kilo albo coś tam. Japończycy takie pomysły mieli. Ale to wtedy byłoby zaproszenie do jednego klubu, że słuchajcie, wystawcie dwóch zawodników w sumie 160, czy byście jakoś inaczej tego szukali? No w tą stronę bardziej tak, no bardziej klubowo, ale no jeśli ktoś miałby, nie wiem, ktoś nie miałby pary sobie, nie wiem, zawodnik jakiś, jakiegoś, nie, jakiś inny, na przykład Filip. To ja zawsze skoczę na zastępstwo, tak. Chyba to wiesz, trzecim klaczkiem, no to wiem, na przykład Filip wziąłby sobie na przykład ciebie, o, mielibyście 160 kilo, no to możecie walczyć, nie wiem, z klaczkiem, ktoś od klaczka, no. Tak, ja domagam się tego ryba. Dobra, to jedziemy. Tak, jedziemy. Ale to wiem, że wspominaliście, tego Filip nie powiedział przez, nie wiem, skromność, ale to jest do odszukania nawet na YouTubie. Gdy Filip wychodził do walki, to dostał największe oklaski ze wszystkich. Nikt takich nie dostał, nikt nie miał takiego wejścia i takiego tylu fajnych słów przed walką, które wypowiedział Alf niż Filip. Także największe oklaski na całym turnieju, nawet większe od finalistów i od zwycięzcy miał właśnie nasz Filip. Także no, a ja to wiem, bo ja zobaczyłem, nadrobiłem tą walkę po naszym podcaście wtedy. Tylko muszę sędziego skrytykować strasznie w tej walce. No tam, kto to sędziował? Krzysiek Michalak z Pirani. No to Krzysiek, krecha dla Ciebie, znaczy wiesz, no jako sędzia technicznie no to nic nie można powiedzieć, bez zarzutu, ale no stanął sobie chamsko, najciekawszą akcję, o której tu Filip tutaj opowiadał, stanął i zasłonił kamerę, nie, a miał jedną tą ścianę, na której z trzech stron ludzie i kamera z jednej, to sobie tak stanął, wlazł na kolizyjną z kamerą i stał, a część roboty sędziego to jest poruszanie się właśnie, żeby schodzić sobie w najmniej taką kolizyjną przestrzeń, a miał taką tą
ścianę taką, gdzie nic nie było, ani nagrywania, ani publiczności, to stał naprzeciwko i stał nieruchomo. Wiadomo, że najważniejsza rola sędziego to jest dbanie o bezpieczeństwo zawodników i przepisy, no ale oprócz tego musi to robić tak, żeby jak najmniej blokować. A tutaj patrzę, stoi jego plecy, widzę jego plecy, nie widzę tego słynnego, jak ty wyszedł, wytrzymałeś to duszenie, nie widzę, tam się dzieje. No, szkoda gadać, nie? To krecha, panie sędzio. Tak, ale to prawda. Zapowiedź Alfa, to ja już to wspominałem, że dla mnie to w ogóle przeżycie, bo ja Alfa bardzo szanuję i znam, śledzę jego tam karierę i tak dalej w mediach społecznościowych, i to, że on zapowiadał moje wejście do walki, no to dla mnie to wielkie przeżycie, ale też dałem dużo słów ciepłych po walce, mimo że przegrałem, to większość zawodników podchodziła i mówiła, że mam jaja, że wyszedłem do tej walki i tak dalej, więc nie bardzo miło wspominam wypad do Grudziądza i pewnie nieraz jeszcze przyjadę. Zobaczymy mieć jakąś walkę. Pewnie, nawet tak. W ciężkiej ci, to pomyślimy. Nie no, ja może tego Zeromskisa, no kto? O, ja to chętnie z nim to zobaczył, Błachut Zeromskis, no to by było coś. A jeszcze co do planów innych organizacji, Wieczór Wojowników, wy odpuszczacie ten rok i prawdopodobnie może gdzieś tam pod koniec roku zobaczymy Armię Fight Night, bo Filip Bądkowski w wywiadzie dla naszej redakcji powiedział, że no, to nie jest organizacja, która sprzeda pay-per-view, on nie zamierza organizować tego bez kibiców. I ja mam tutaj pytanie, bo zadawałem je wczoraj Arturowi Gwoździowi, Martyna zadawała przeze mnie to pytanie Pawłowi Łyźwiakowi odnośnie walki Adrian Kempa, Sebastian Rajewski. Czy Adrian jest gdzieś w gotowości i myśli o tym starciu z Sebkiem Rajewskim na innej gali? Tak jest, Adik jest gotowy. Gdyby się na przykład teraz okazało, że walka ma się odbyć za te, no nie wiem, 3 tygodnie czy coś, to Adi no, weźmie, będzie miał wagę, będzie miał formę i wygra, nie? Także Adi jest gotowy na tą walkę. No, to była taka walka, naprawdę no, nam się ta walka śniła, no, po tym takim nieszczęsnym przerwaniu tej walki, po zderzeniu głowami ich pierwszej. No to był duży niedosyt z obu stron, no chcieliśmy bardzo, tutaj się fajnie zrobił cały ten hype na walkę, bo to walka o pas na świetnej gali Armia Fight Night. No, organizator Filip Bądkowski jest mega w porządku chłop, no powiedział, że nie zrobi tej gali, bo mu to nie pasuje, ale nie będzie blokował, pozwoli zrobić w razie tego gdzie indziej. Szczerze mówiąc, no wolelibyśmy, żeby to było właśnie na Armii o Szable, bo to naprawdę mamy sentyment do Filipa Bądkowskiego i tej jego organizacji. Mega, mega dobra gala, strasznie fajna, no ale jeżeli te przygotowania Adika miałyby nie iść w wentyl, tylko właśnie mogłoby się to gdzieś spożytkować, to jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby zrobić to jak na innej gali. Kiedy by ta gala nie była gdzieś teraz, to Adi gotowy, Adi tą walkę weźmie, choćby to miało być tylko kwestia, żeby właściwie wagę zrobić, nie? Więc potrzebujemy te, no nie wiem, w tej chwili będziemy 2 tygodnie na zrobienie wagi potrzebowali. Ja wracając jeszcze też do wczorajszego live'a i nawiązując do rozmowy tam jednego z użytkowników, który pytał o Artura Gwoździa o kategorię 66 kg, czy nie ma zawodników, bo w KSW posłucha. Gdzieś tam też padł temat Michała Sobiecha, który znokautował Sebastiana Rajewskiego, że Sebastian Rajewski, który jest podopiecznym Art Noxu, że chętnie by się zrewanżował za to starcie. No i Adrian Kempa, który też ma niewyjaśnione sprawy z Sebastianem Rajewskim. Ja bym tych wszystkich panów widział w KSW w kategorii 66 kg. Mamy tam posłuchę. I teraz tak, sobie z tego co wiem, chciałby walczyć z Filipem Wolańskim. Zresztą powiedział to w naszym poprzednim podcaście. Sebastian Rajewski z Adrianem Kempą, zwycięzcy tego starcia, walczą w następnym pojedynku, miano pretendenta do pasa w kategorii 66 kg. No piękny plan dla mnie, no, mamy olbrzymi sentyment do Army Fight Night, no i naprawdę jesteśmy wdzięczni Filipowi Bądkowskiemu za to podejście za nam do całości, także no gdyby przyszło nam przesunąć Adika do KSW, no to aż z bólem serca szczerze mówiąc, no ale oczywiście tak, no i
piękny turniej by się z tego zrobił, nie? I Raju ze swoim stylem, no tym takim naprawdę mocnym, stójkowym, i sobie takie odkrycie ostatniego czasu, po prostu, no jak burza wszedł, na razie tylko dwie walki zawodowe plus tą pokazową stoczył, ale no po prostu, trzy walki, przepraszam, bo tak, z Zyrą jeszcze, o czym ja nie wiedziałem, bo ta Polodzie o tym milczy. Jeszcze nie nadrobiłem tej walki, ale zobaczę. No mega by było. Adi walczy bardzo widowiskowo, no także no mega ciekawe coś by z tego wszystkiego właśnie wyszło. Nie? Jeszcze a propos 6-6, to nie zapominajmy, teraz Maciek Kadzieczko podobno schodzi do 6-6, więc ja myślę, że z Adrianem walka Adrian-Maciek Kadzieczko to mógł być mega sztos. Kadzieczko w 6-6? KSW w 6-6. O, grubo. Ciekawe, czym podyktowane jest zejście, tym, że raczej nie dopcha się. Znaczy, no to jest bardziej tym, właśnie tą frustracją z tym, jak co chwili jest traktowany. No, naprawdę widocznie. Nie wiem, na ile, wydaje mi się, nie wiem, na ile to jest pewne, ale nie wiem, gdzieś słyszałem, gdzieś mi się objął uszy, że właśnie, że schodzi do 6-6. No to... No ciekawe, jak zejdzie, to grubo, no mocny zawodnik. No mocny gracz. No i wydaje mi się, że jeśli już będą rozdawane pasy w tej kategorii, no to on będzie pierwszy, no bo z tym, jako jeden wadze lekkiej, taki ma, no to 6-6 wydaje mi się, że od razu może być pretendentem do pasa. No należy mu się jak psu Buda, no. No to pewne, ja po prostu tak sobie wywróżyłem wczoraj takie roszady w organizacji KSW z powodu braku tych zawodników w kategorii 66 kg. Jest tam też Daniel Torres, więc Daniel Torres z Maćkiem Kadziaczko i później zwycięzca o pas, a ci panowie, których wymieniłem wcześniej, po prostu rozegraliby sobie między sobą turniej o miano następnego pretendenta gdzieś tam w najbliższej, znaczy w dalekiej przyszłości, bo sam Michał Sobiek wspominał, że mimo tego, że mierzy wysoko, no to obecny Saladin Parnas nie chciałby się z nim mierzyć i w sumie nie dziwię mu się, bo na to zastępstwo, Michał, jakbyś kiedyś Saladina ściągnął na wieczór wojowników, to nie wejdę. Co, w grapplingu nie wejdziesz z nim? Grappling jest słaby, dasz sobie radę. To nie Jakob. Dobra. No, ale zaskoczył mnie sobie, bo ja byłem przekonany, że on walczył w 6-6 już, a sobie wczoraj mówi, że nie, że on walczył nie dość, że w 70, to jeszcze raz walczył 72, zdaje się, tam jeden, nie? W jakimś tam catchweightie ponad 70, a ja byłem przekonany, że tą walkę na Silesian MMA, no, co walczył z Rajem, to walczył w 6-6. No bo to takie podpuszczające, Raju 6-6, a sobie dosyć ciekawe. Zawodnik kategorii 66 kg, który nie stoczył jeszcze w tej kategorii żadnego pojedynku, walki, a wziął... za to wygrał walkę pokazową z 7-7. W sumie w catchweightie 81. Więc to jest ciekawe. A ja jeszcze chciałbym nawiązać do jednej sytuacji, ponieważ ten podcast wyleci we wtorek, więc to już będzie po opublikowaniu wywiadu z Sebastianem Kotwicą. I rozmawiałem z Sebastianem, no, który gdzieś tam dalej mierzy w UFC. Wiadomo, no... Te marzenia jego chyba są teraz oddalone, bo nie jest aktywnym zawodnikiem, ale wspominał mi, że padła propozycja z organizacji FEN, ale była niezadowalająca, wręcz słaba i dlatego ją odrzucił. Finalnie miał wystąpić na TFL-u na przełomie chyba września czy października. I teraz pytanie, czy FEN płaci słabo, czy Sebastian Kotwica ma tak duże wymagania finansowe według was? Kurczę, jeżeli FEN płaci gorzej niż TFL, no to świat się kończy. FEN wcale nie płaci słabo. Szczerze mówiąc, żaden mój zawodnik nie walczył na TFL-u, ale dwóch kolegów walczyło, to tam coś mniej więcej wiem, jakie są stawki. No nie wydaje mi się, żeby TFL oferował większe stawki niż FEN, chyba że coś się ostatnio naprawdę mocno zmieniło. No ja mam podobne odczucia też, z tego co wiem, to TFL płaci fajnie, dobrą kasę płacą, tam nie ma biedy w cudzysłowie, natomiast no FEN jest drugą siłą w Polsce, nawet pod względem płacenia także. No, wydaje mi się, że płacą, mogę tutaj wiele osób zaskoczyć, ale z tego co tak kojarzę, nie wiem jak to wygląda na tą chwilę, ale płacili więcej niż Babylon. Niektórym oczywiście, być może, nie wiem, Daniel Skibiński i te największe gwiazdy może dostają większą kasę, nie twierdzę, że nie, natomiast mówię o takim średnim szczeblu, no to z tego co ja wiem, to FEN płacił na tym średnim szczeblu dużo, dużo więcej od Babylonu. No to w każdym razie, no TFL, no to fajna gala jest i w ogóle, no ale no, że tam właśnie jakiś super stawek, o ile ja wiem, to nie ma, no przynajmniej nie było, nie wiem, co tam się mogło zmienić. Teraz pytanie... Jaką stawkę dostał w propozycji od FEN-u Sebastian Kotwica, no bo to, że była tu gdzieś jakiś może
zmarnowany talent z przyszłością na wielką karierę i mógł dojść do tego UFC, no ale jednak jest nieaktywny już chyba od 3 lat, jeżeli chodzi o MMA, bo gdzieś tam był pojedynek zremisowany w boksie. No to też nie sądzę, że przyciągnąłby widzów dla Fenu i że Fen tam, nie wiem, wyłoży mu nie wiadomo jakie pieniądze. A że w TFL-u walczył, gdzieś tam zna się z organizatorem, może dogadali się na lepsze pieniądze, niż po prostu Fen był w stanie mu zapłacić. Aha, czyli no możliwe, że tak, że dla Fenu nie był atrakcyjny ze względu na tą przerwę, go potraktowali po macoszemu jako jakiegoś zielonego zawodnika, a TFL go jednak docenił, bo w TFL-u no to będzie gwiazda, nie czarujmy się, nie? I rozmawiałem też z nim o program Dana White Contender Series, czy planował przez ten program się dodać, i Sebastian powiedział, że kiedy trenował w Stanach w Jackson's Wing, to była propozycja udziału w castingu do tego programu, ale finalnie poszedł zawodnik z tamtego klubu, który na stałe tam trenował i nawet sobie nieźle poradził. I tutaj moje pytanie jeszcze do Was na koniec tego podcastu, czy Sebastian Kotwica ma jeszcze szansę dostać się do UFC? Czemu bym miał nie mieć? Znaczy zależy, jak teraz wszystko po tym jego powrocie pójdzie, jak będzie często walczył, jak mu będzie szło, nie? No, ja nie mam pojęcia, gdzie on teraz się szykuje w ogóle, gdzie on trenuje. On ma swój klub. Ale trenuje w swoim klubie? Tak, tak. O, no to nie ma szansy dostać do UFC. Jak no ja mam podobne zdanie. Jak trzeba jednak sam u siebie, walczyć. To nie. To jeśli chcesz walczyć w UFC, ja uważam, że jeśli chcesz walczyć w UFC, to no nie można tak odrzucać ofert i nie można tak, nie wiem, marudzić na kwoty. No wiadomo, że Sebastian nie jest jeszcze wielką gwiazdą, no nie czarujmy się. To jest zawodnik, który, nie wiem, fanom, nawet tym fanom bardziej hardkorowym nie jest za bardzo znany, jest bardziej anonimowy. Raz, że bardzo dawno nie walczył. Dwa, no nie jest żadnym wielkim nazwiskiem, więc no w cudzysłowie dają co bierzesz co dają, taka jest prawda, i chcąc walczyć w UFC, no to trzeba przede wszystkim walczyć, a Sebastiana bardzo dawno nie widzieliśmy, wiesz, tam była kontuzja jakaś, z tego co kojarzę, tak, tam był problem z plecami. No, trzeba walczyć, trzeba toczyć te pojedynki, a u Sebastiana tego nie widać, tylko słychać, że on chce walczyć, a jednak w klatce go nie widzimy. No prawda, a poza tym jak nie ma trenera nad sobą, to zapomnij. No to jest tak, tak. To sobie tam w TFL-u gdzieś tam powalczy, bo to jest fajny z potencjałem zawodnik, talent ma, ale no bez trenera, bez porządnego klubu, który będą cisnąć, sam siebie nie przypilnujesz, tak, no to nie. Tego skreślam. Jeżeli chodzi o to, jakim jest trenerem, no to byliśmy świadkami tych walk semi-pro na wieczorze walk w Krakowie, no to trzeba przyznać, że te zapasy swoje przekazuje tym swoim zawodnikom, no bo jednak jego zawodnicy tą płaszczyzną górowali nad swoimi przeciwnikami. A to ja mu absolutnie nic nie ujmuję jako trenerowi, nie? Ja tylko twierdzę, że nie tak. Można samemu sobie być trenerem na wysokim poziomie. To wystarczy, żeby tam się poobijać na jakichś tam mniejszych, lokalnych galach i coś tam zrobić. No patrzmy na Michała Kitę, ostatnio chyba tam też poruszaliśmy jego temat, on jest sam sobie trenerem. Jakiś tam poziom trzyma, bo tam z tych czasów, kiedy tam się ma ten swój background zapaśniczy, kiedyś tam trenował ostro w Holandii i nauczył się tam tego, czego się nauczył, no a teraz to no, trenuje, sam sobie jest trenerem i no, jakiś tam ten swój poziom trzyma, dla niejednego jeszcze jest niebezpieczny, ale już podejścia nie ma do tej czołówki, no nie da się być samemu sobie trenerem i być w czołówce. Ja myślę, że tutaj te finanse, to rozchodziło się o to, że Sebastian chyba chciał zarobić tyle za walkę, żeby zwróciły mu się przygotowania w Stanach Zjednoczonych i sądzę, że tutaj o to chodziło, że Fen nie zaproponował mu takich pieniędzy, może TFL rzucił takie pieniądze. A to bym się... To nawet w KSW walcząc nie dostałby tyle na tym szczeblu. Nie, żeby zwróciły się przygotowania w Stanach, no to całe przygotowania, to jest około, nie wiem, 30 tysięcy lekko. No to podróż, zamieszkanie, treningi, to wszystko, nie, no to... Ja pamiętam, jak Michał Mateo lecił do AKA, tam w tym jednym z pierwszych swoich wyjazdów, no to w jednym wywiadzie mówił, że chyba poleciał na 2 lub 3 tygodnie, już nie pamiętam ile, no to mówił, tylko to było z 5 lat temu, no to mówił o 15 tysiącach złotych. Ale to było kilka lat temu. Mateusz Gamrody, jak przygotowywał się do ADCC i mieszkał w Nowym Jorku, gdzieś tam w jakimś jednopokojowym mieszkaniu, to mówił, że ceny za dobę jak za 5-gwiazdkowy hotel w Warszawie, więc... Ja pamiętam, jak Tomek Jakubiec pojechał, zaryzykował, kiedyś postawił na jedną kartę i poleciał do Stanów trenować.
prawda, może nawet nie będę mówił kwoty, bo to mi tam po cichu mówił, ile zapłacił, ale to nie było aż tak dużo, tylko to już było też ładną chwilę temu i jemu się tam mega udało, bo tam właśnie nie mieszkał w pięciogwiazdkowym w cudzysłowie hotelu, tylko tam się dogadał z chłopakami, fajnie go przyjęli, no i no to też mu taniej nie wyszło oczywiście, ale mu się tam udało, że wyszło taniej niż mogło być. I wtedy pamiętam, fajnie mu się to opłaciło ryzyko. Mega postęp w tych Stanach zrobił i potem kariera w Polsce mu wypaliła. Z tego co wiem, to w ATT jest tak, że jak Mateusz Gamrot też właśnie opowiadał, że jak jeździ tam trenować, on jako mistrz KSW może mieszkać w klubie. No. I mistrzowie, zawodnicy UFC i mistrzowie innych organizacji mają zapewnione mieszkanie w klubie, więc to już jakieś tam koszta odchodzą. Ale jeżeli taki wyjazd jest zawodnika, który nie zarabia dużo za walki, do tego przelot, jakieś tam wyżywienie, opłacenie tych treningów i jeszcze mieszkanie, no to już są duże koszta. A czekaj, Michał, powiedz, jak ty teraz trenujesz, bo tam Mariusz O pomawiał cię bardzo, więc chcieliśmy teraz u źródła zapytać, jak twoje treningi wyglądają. A i tutaj się chwalę, bo ja szczerze mówiąc przed tą kwarantannę to trenuję więcej niż normalnie. No to dawaj, odpowiadaj. Także, no coś tam w domu się zawsze robię, jakąś walkę ścieniem, jakieś tam ćwiczenia, jakieś kettle, takie rzeczy. Także jakieś drobne rzeczy, ale regularność jest dużo większa niż normalnie, jak wszystko było otwarte. Bo szczerze mówiąc, w ostatnich czasach jakoś tam szału z formą nie było, na tych treningach też bardzo często nie byłem. Więcej mnie nie było niż byłem. Coś tam robiłem, ale to nie można nazwać jakąś tam formą. A teraz powiem szczerze, nie ma co robić za bardzo, przychodzi się do domu po pracy, no i trzeba trenować, bo nie ma co robić, nie ma gdzie wyjść, nie ma co zrobić, z kim robić, tylko to trzeba trenować. Się trenuje. Ale ja też kolega Mariusz może robić, może zajeżdżać swoje żeliwo, ale żeliwo nie oddaje. Ja już mówiłem wielokrotnie, że co z tego, że ja mam brzuchek, Mariusz, twoje siłownia na ulicy nic ci nie da. Mówiłem mu, zweryfikujmy to, załatwmy to. Była klatka z grudziądzą na wieczorze wojowniku. Chciałem mu dać, wiesz, wszystko chciałem mu dać, nawet zweryfikujmy to. No i chłopak się bał, no co mam powiedzieć. No. Przeprosił, przepraszał, tam go tutaj oczerniam, a nie ma sensu to. Ale to masz ketle w domu? Mam. A jakie? Pochwal się. Mam jedną dwunastkę i jedną dziesiątkę. No to co ty robisz dwunastką i dziesiątką? To co się da w sumie, no to nie są za duże ciężary, natomiast no i hantelek mam chyba jakieś tam szesnastkę chyba jeszcze, no to tam... No, to coś tam można porobić, ale mam rękę, bo to są ciężary takie, że żadne na twoją wagę. No ja wiem, no niestety. Ale ja też muszę przyznać, że trenuję na pewno lepiej niż w czasach, kiedy musiałem godzić to z pracą w redakcji i jeszcze gdzieś tam dojeżdżać na matę. No nie ma treningów na macie, ale czasami zdarzy mi się i dwa razy dziennie trenować w okresie tej kwarantanny, więc nie jest źle. Kozacko. A Michał, gdzie ty pracujesz? Bo ostatnio też o tym była rozmowa. Dwóch nie wiedziało, a jeden wiedział, znaczy twierdził, że wie, ale nie powie. Zdradź coś o swojej pracy. Ciężko to nazwać jednoznacznie, ale jestem... Umówiam, że jestem programistą, chociaż ja nie jestem żadnym programistą. Jestem operatorem takiej maszyny. Produkujemy wiązki różnorakich kabli, światłowodów, takich rzeczy. I to zaczyna się ta produkcja w sumie ode mnie, od mojej maszyny, której ja operuję. I takie rzeczy. Począwszy, nie wiem, wiązki kabli od wind, skończywszy na konsolach do autobusów, no wszystko, do silników hybrydowych, no do wszystkiego, absolutnie wszystkiego. A to widzisz, to Filip miał rację, że coś produkuje. Tak, bo ja w podobnej firmie pracuję. Myśmy się dogadywali właśnie kiedyś z Michałem i... Też jesteś programistą na papierze? Nie, ja jestem monterem wiązek elektrycznych, ale ja z kolei produkuję do samochodów, konkretnie do Maserati, więc... Ale ja do Jaguara. Nie ma biedy. Wysoka klasa. No nie ma. Dobra, nic panowie. Myślę, że wyczerpaliśmy dzisiejsze tematy. Dziękuję Michał, że zaszczyciłeś nasz podcast swoją osobą. Wypełniłeś, mi też było miło, naprawdę. Wypełniłeś dzisiaj lukę po Jacku. A kiedy znowu z nami będziesz? Ciężko powiedzieć. Ja na takie jubileusze będę wasze. Co dziewiąty. Dobra, dziękuję, że zaszczyciłeś nas swoją... Ale byliście zdecydowanie bardziej milsi niż mój
serdeczny kolega Mariusz Olkiewicz. Ale powiem ci, ty też nam trochę odpuściłeś, tam wbiłeś nam raz czy dwa, ale Mariusza to tniesz dużo gorzej. Tak. Nie tylko Mariusza. Nie, bo Mariusz jest, ja muszę go trochę temperować, bo on beze mnie nie ma mnie i zobaczcie, co on wygaduje na tych live'ach. Ale no powiem, ten ostatni, nie, no super szło, dopóki nie został sam na sam z Martyną. Potem Martyna go tam... O, skróciła go bardzo. Nawet padło tam, widać, to ty powiedziałeś, napisałeś, że widać, kto nosi spodnie. Nie, ja o pantoflach pisałem. A o spodniach to nie. Tak mi mówcie. Jak ja wrócę tam, to... Dobra. Chłopak nie ma życia. To był 9. odcinek, dzisiaj trochę krócej niż zwykle, ale i tak godzina 40 prawie się brało, a gośćmi podcastu byli dzisiaj Michał Walinowski. Dziękuję bardzo i serdecznie dobranoc. Tomasz Jeruszka. Dzięki wszystkim. A prowadziłem ja, Filip Błachut. Dziękujemy Wam za to, że dotrwaliście, jeżeli dotrwaliście do końca tego podcastu i do usłyszenia w następnym 10. odcinku podcastu MMA Śląskim Okiem. Tada!